Piotrze, siadaj. Na miejsce. Ten to chodzi swoimi drogami, jak mój kot. I tylko na noc wraca. Dzień dobry Państwu. Otwieram obrady 47. sesji Rady Gminy Piątnica. Informuję, że sesja Rady Gminy Piątnica transmitowana jest na żywo. Osoby uczestniczące w sesji muszą mieć świadomość, że ich wizerunek zostanie upubliczniony. Klauzura informacyjna w tej sprawie znajduje się na drzwiach wejściowych na salę obrad. Dziękuję Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy za przygotowanie sali na dzisiejszą sesję. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na stan osobowy 15 radnych obecnych jest 14 radnych, co stanowi wystarczające kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam przybyłych na dzisiejszą sesję radnych oraz gości zaproszonych. Wójta gminy Piątnica pana Artura Wierzbowskiego. Dzień dobry. Zastępcę wójta gminy Piątnica pana Bogdana Bińczyka. Sekretarza gminy Piątnica panią Barbarę Sobczyńską Wankę, skarbnika gminy panią Katarzynę Chilińską. Radcę prawnego pana Kazimierza Grabiasa, kierowników jednostek organizacyjnych gminy Piątnica, naczelników wydziałów w Urzędzie Gminy Piątnica, państwa sołtysów oraz pozostałych gości przybyłych na dzisiejszą sesję. Stan osobowy radnych jest akurat w tej chwili 15. To są wszyscy. Obecnie przystępujemy do ustalenia porządku obrad sesji. Pismem RG002.9.2022 z dnia 21 grudnia bieżącego roku poinformowałem Państwa radnych, że w dniu 21 grudnia 2022 roku od wójta gminy Piątnica do przewodniczącego Rady Gminy Piątnica wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej 47. sesji Rady Gminy Piątnica projektu uchwały w sprawie statutu Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy. W związku z powyższym stosownie do artykułu 20 ustęp 5 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminy wprowadziłem do porządku obrad sesji w punkcie 6 podpunkt 8. Podpunkt 8 statut Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy. Informuję, że zgodnie z artykułem 20 ustęp 1 ustawy o samorządzie gminy zmiany w porządku obrad rada może wprowadzić bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Czy radni mają uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad? Wobec niezgłoszenia wniosków zarządzam głosowanie nad przyjęciem porządku obrad sesji. Proszę. Raz. Chciałbym panie przewodniczący złożyć wniosek o przesunięcie punktu dotyczącego nadania szkole podstawowej w Dobrzyjałowie imienia na samym początku. Ja bym proponował zostawić tak jak jest. Jest to wniosek w punkcie 6. Jest podpunkt 1 o nadaniu imienia w szkole. Za tym idą duże zmiany właśnie w elektronice, w systemie głosowania. Dobrze. Także to będzie dłużej trwało przygotowanie nowych slajdów do głosowania niż dojście do tego punktu. Dobrze. Rozumiem, że wniosek wycofany. Wobec niezgłoszenia wniosków zarządzam głosowanie nad przyjęciem porządku obrad sesji. Proszę o wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy większością głosów za przyjęła porządek dzienny obrad o treści Państwu dostarczony. Przechodzimy do punktu drugiego w tej chwili.
Informuję Państwa Radnych, że podpisałem protokół numer 46, łamany na 2022, z dnia 29 listopada 2022. Informuję także o możliwości zgłaszania wniosku o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu. Czy ktoś z Państwa Radnych zgłasza wniosek o sprostowanie bądź uzupełnienie protokołu? Radni uwag nie zgłosili. Przechodzimy do realizacji punktu trzeciego porządku obrad. Proszę Pana Wójta o przedstawienie informacji o pracy Wójta między sesjami. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W okresie od 25 listopada do 20 grudnia 2022 roku wydano 12 zarządzeń w sprawie. 4 dotyczące zmian w budżecie gminy. Jedno zarządzenie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za dyrektora i wicedyrektorów zespołu szkolno-przedszkolnego w Piątnicy podczas ich nieobecności. Zarządzenie w sprawie gminnego konkursu filmowego pod hasłem promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień. 2 zarządzenia dotyczące gminnego konkursu na plakat pod hasłem żyj zdrowo bez uzależnień. Zarządzenie dotyczące określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica. Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie gminnego konkursu filmowego pod hasłem promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień. Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie gminnego konkursu na plakat pod hasłem żyj zdrowo bez uzależnień oraz zarządzenie dotyczące powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Piątnicy. Ponadto w okresie tym wydano lub przyjęto 15 zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatkowej, o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości oraz o opłacaniu składek ubezpieczeniowych, 92 decyzje wymiarowe, zmieniające wymiar umorzeniowe o rozłożeniu na raty oraz o udzieleniu ulg kupna i ulgi inwestycyjnej, 34 postanowienia i wezwania, 187 informacji podatkowych, 11 wniosków CIDG, 30 deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości osób prawnych oraz od środków transportowych, 219 upomnień i administracyjnych tytułów wykonawczych oraz zawiadomień o zmianie należności pieniężnej, 1 wpis na hipotekę, 113 zawiadomienia o wprowadzonych zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków, 1 potwierdzenie umowy dzierżawy, 1 zaświadczenie potwierdzające dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej, 1 decyzję wygaszającą zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, również 1 decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, 2 decyzje zatwierdzające projekt podziału działek, 4 postanowienia opiniujące podział nieruchomości, 8 zaświadczeń o nadaniu numeru porządkowego, 2 zaświadczenia potwierdzające nadaniu numeru porządkowego, 11 wniosków o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy, 1 wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, 2 wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 4 decyzje ustalające warunki zabudowy, 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, 23 zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 3 udzielone informacje publiczne, 2 udzielone informacje o środowisku, 1 akt urodzenia, 1 akt małżeństwa i niestety 1 akt zgonu. Akty papierowe przeniesione do bazy Urzędu Stanu Cywilnego, takich zaświadczeń wydano 23, takich aktów, 37 odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych, 1 uzupełnienie aktu stanu cywilnego o brakujące dane, 2 zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, 1 udzielony ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego, 34 wydane dowody osobiste, 14 wydanych zaświadczeń o zameldowaniu lub wymeldowaniu i 7 udostępnień danych osobowych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców. Ponadto prowadzone i nadzorowane są działania związane z prawidłowym funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego. Trwają prace projektowe związane z wykonaniem dokumentacji obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej z Drozdowa do Rakowa Boginie.
Trwają prace związane z rozbudową sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Marianowo oraz Piątnica Poduchowna. Trwają również prace związane z przebudową oraz rozbudową dróg gminnych na terenie po PGR w Marianowie. Została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania pod nazwą Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy Poduchownej, realizowana w ramach operacji Poprawa Jakości Infrastruktury Kulturalnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Piątnicy. Wyłoniono wykonawcę zadania odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w gminie Piątnica od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku. Po opracowaniu dokumentacji projektowej... Panie wójcie, można się zapytać, kto będzie tym wykonawcą? Błysk. Aha. Czyli ta firma, która do tej pory świadczyła te usługi. Po opracowaniu dokumentacji projektowej zostały zlecone w drodze przetargu prace związane z realizacją inwestycji obejmującej wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędny LED w miejscowościach Niewodowo, Elżbiecin i Nagórki. Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy systemu oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kalinowo, Kolonia i Drozdowo. Prowadzone są postępowania związane z wydawaniem decyzji zezwalających na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, decyzji zezwalających na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz decyzji zezwalających na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym na podstawie ustawy o drogach publicznych. Przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Łomży prowadzone są działania związane z bieżącym nadzorowaniem i funkcjonowaniem systemu wodno-kanalizacyjnego działającego na terenie gminy Piątnica. Wydawane są zaświadczenia o ujęciu działek w lokalnym programie rewitalizacji od 23 listopada do dnia dzisiejszego wydano 17 takich zaświadczeń. Wydawane są zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości prywatnych oraz przygotowywane są wnioski do uzyskania zezwoleń w odpowiednich organach na wycinkę drzew z terenu działek gminy Piątnica. Udzielono pomocy w zakresie złożenia jednego wniosku w ramach programu Czyste Powietrze. Udzielono pomocy w zakresie rozliczenia dopłaty w ramach programu Czyste Powietrze. Przyjęto 5 wniosków na sterylizację i kastrację zwierząt. Zgłoszono do odłowienia 3 bezpańskie psy. Wysłano 5 informacji o stawce opłaty za gospodarowanie odpadami. Przyjęto 20 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Rozpatrzono 200 wniosków o wypłatę dodatku węglowego. Rozpatrzono 50 wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Prowadzono 5 postępowań w sprawie usunięcia drzew. Przyjęto 500 wniosków na zakup węgla preferencyjnego. Na bieżąco rozpatrywane są i realizowane wnioski o interwencje zgłaszane przez mieszkańców, sołtysów i radnych. Jeżeli chodzi o pracę Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy, to złożonych zostało 102 wnioski, wykonano 160 rozstrzygnięć, w tym 137 decyzji. Liczba informacji przekazana innym urzędom to 25. Liczba wydanych zaświadczeń 1, liczba informacji wysłanych do Biura Informacji Gospodarczej 90 i wydano 50 kart dużej rodziny. Jeżeli chodzi o lokalny zespół interdyscyplinarny, wpłynęło 4 niebieskie karty, odbyło się 5 posiedzeń grup roboczych. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu wójtowi za przedstawienie informacji. Czy radni mają uwagi do przedstawionych informacji? Czy są jakieś pytania? Wobec niezgłoszenia uwag proponuję przyjęcie informacji do obecnej wiadomości. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, to uznam, iż Rada informację przyjęła. Radni uwag nie zgłosili, wobec tego stwierdzam, że Rada przyjęła informację o pracy wójta między sesjami do akceptującej wiadomości. Przystępujemy do rozpatrzenia projektu i podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2032.
W dniu dzisiejszym przed sesją przekazałem Państwu Radnym autopoprawkę Wójta Gminy Piątnice do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2032. Poproszę Panią Skarbnik Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2032 wraz z autopoprawką Wójta Gminy Piątnica do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2032. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, zgodnie z artykułem 229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Na 2023 rok zaplanowano dochody na poziomie 61 103 645 zł, w tym dochody bieżące 45 674 137 złotych 9 groszy i dochody majątkowe 15 429 507 złotych 91 groszy. Dochody majątkowe z tytułu dotacji z Polskiego Ładu oraz ze środków europejskich na inwestycje oszacowano na poziomie 15 379 507 złotych 91 groszy. Dochody ze sprzedaży majątku na lata 2023-32 utrzymano na poziomie 50 tysięcy złotych. Na lata 2023-2032 dochody bieżące zaplanowano z tendencją wzrostową, bowiem są ku temu przesłanki, to znaczy zwiększone zapotrzebowanie na rozgraniczenie działek skutkujące zwiększoną ilością wydawanych pozwoleń na budowę w kolejnych latach. Spowoduje to przyrost liczby mieszkańców gminy i jednocześnie przełoży się na zwiększenie udziału z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także wpłynie na wzrost wpływów z podatków lokalnych, których stawki mają być sukcesywnie aktualizowane o poziom inflacji. Ponadto wzrost płacy minimalnej dodatkowo przełoży się na wzrost we wpływach z tytułu podatku PIT. Plan wydatków budżetowych na 2023 rok planowany jest na poziomie 68 275 197 zł 2 grosze. W tym na wydatki bieżące 44 388 048 zł 2 grosze, wydatki majątkowe 23 887 149 zł. Wydatki na lata 2024-32 zostały oszacowane na poziomie wzrostowym w związku z podwyżką płacy minimalnej w 2023 roku oraz inflacją powodującą wzrost cen energii, paliw i innych opłat. Na wydatki inwestycyjne w 2023 roku zaplanowano kwotę 23 887 149 zł, w tym na dotację dla powiatu łomżyńskiego, na przebudowę drogi powiatowej Piątnica Włościańska Kalinowo oraz przebudowę przejść dla pieszych w miejscowości Drozdowo i Olszyny, dotacje dla mieszkańców na realizację grantu Ciepłe Mieszkanie oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, kwota 4 384 900 zł. W katalogu wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji znajdują się przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne takie jak budowa żłobka w Piątnicy, przebudowa drogi gminnej w Marianowie, przebudowa dróg gminnych w miejscowości Motyka, Kownaty, Kałęczyn, Olszyn oraz Piątnica, przebudowa drogi gminnej w Drozdowie, ulica Kraska, dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niewodowo, dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w miejscowości Budy Mikołajka, dokumentacja architektoniczna terenów fortyfikacji należących do gminy Piątnica, modernizacja budynku gminnego ośrodka kultury w Piątnicy, rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy oraz przebudowa drogi gminnej ulicy Nowej w Piątnicy. Ponadto w ramach wydatków bieżących przewidziany jest do realizacji projekt współfinansowany ze środków norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2014-2021 w partnerstwie z miastem Łomża dotyczący realizacji organizacji Festiwalu Smaków Lokalnych Smakow. Pierwsza edycja tego festiwalu odbyła się w roku bieżącym. Przewiduje się, że w roku bieżącym zaplanowany w budżecie kredyt nie zostanie zaciągnięty z uwagi na pozostające w budżecie środki z tytułu subwencji wodno-kanalizacyjnej, dodatkowych środków z tytułu podatku PIT oraz w związku z przełożeniem części zadań do realizacji na rok następny. Ponadto zaplanowana pomoc finansowa dla powiatu łomżyńskiego również nie zostanie przekazana z uwagi na przedłużający się czas realizacji tych inwestycji. W celu realizacji przyjętego programu wydatków inwestycyjnych pokrycia deficytu budżetu w wysokości 7 171 552 zł 2 grosze
oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 228 447,98 zł zaplanowano kredyt bankowy w wysokości 7 milionów złotych oraz wolne środki w wysokości 1 400 000. W latach 2024-32 planuje się wynik finansowy w wysokości prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów. Poziom długu na koniec 2022 roku wyniesie 5 209 711,20 zł. Natomiast po zaciągnięciu planowanego kredytu w 2023 roku dług będzie wynosił 10 981 263,22 zł. W kolejnych latach zadłużenie będzie sukcesywnie spadało aż do zakładanej całkowitej spłaty w 2023 roku. Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR, jak również warunki wynikające z zawartych umów. Oprocentowanie umów kredytowych wynosi od 0,4% do 0,85%. W budżecie na 2023 rok zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi w kwocie 1 286 089,07 zł. W związku z powyższym gmina Piątnica zachowuje relację określoną w artykule 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy gmina Piątnica spełnia relację, o której mowa w artykule 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30 września 2022 roku, jak i w oparciu o przewidywane wykonanie oraz lata 2023-32. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik za przedstawienie projektu uchwały i autopoprawki. Obecnie przedstawię uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Piątnica na lata 2023-2032. Poproszę tutaj przewodniczącego, żeby nam przedstawił. Uchwała numer 2/00311/63/2022 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Piątnica na lata 2023-2032. Na podstawie artykułu 13 punktu 12 i artykułu 19 ustawy 2 z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, artykuł 230 ustęp 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz zarządzenia nr 1/14 z dnia 1 kwietnia 2014 roku prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku i zespołach zamiejscowych w Łomży i w Suwałkach. Skład orzekający w osobach: Katarzyna Gawrońska, przewodnicząca, Paweł Gałko, członek, Marlena Stachurska-Janczyło, członek. Opiniuje pozytywnie z uwagami w zakresie projekcji nadwyżek operacyjnych projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Piątnica na lata 2023-2032. Tu jest takie dłuższe uzasadnienie, nie wiem, koledzy, koleżanki otrzymaliście. Myślę, że nie ma co tu czytać. Sentencja jest najważniejsza. Opinia pozytywna. Podpisana przewodnicząca składu orzekającego Katarzyna Gawrońska. Dziękuję. Dziękuję. Projekt uchwały rozpatrzyły stałe komisje Rady Gminy. Wobec tego proszę przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Piątnica o przedstawienie opinii do projektu uchwały. Poproszę przewodniczącą komisji rewizyjnej panią Agnieszkę Komorowską o przedstawienie opinii. Komisja rewizyjna na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2022 roku po rozpatrzeniu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2032 i zapoznaniu się z uchwałą składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Piątnica na lata 2023-2032 pozytywnie zaopiniowała pod obrady sesji projekt uchwały. Wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 4. Głosy za 4 radnych. Komorowska Agnieszka, Domicz Urszula, Dymek Andrzej, Sobuta Marcin. Głosy przeciw i wstrzymujące się brak. Dziękuję. Dziękuję pani przewodniczącej za przedstawienie opinii. Poproszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych pana Jana Kopczewskiego o przedstawienie opinii. Momencik, przepraszam. Szanowni Państwo, Komisja Rolnictwa i Spraw Lokalnych na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2022 roku po rozpatrzeniu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2032 i zapoznaniu się z uchwałą składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Piątnica na lata 2023-2032 pozytywnie zaopiniowała pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2032. Wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 5 radnych. Głosy za 4 radnych. Dąbrowski Adam Robert, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski Karol. Głosy przeciw, brak, wstrzymujący się 1 głos, radny Kopczewski Jan. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu za przedstawienie opinii. Poproszę przewodniczącego Komisji Budżetu i Spraw Społecznych pana Piotra Zduńczyka o przedstawienie opinii. Komisja Budżetu i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2022 roku po rozpatrzeniu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-32 i zapoznaniu się z uchwałą składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Piątnica na lata 2023-2032 pozytywnie zaopiniowała pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2032. Zbiorcze wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 5, głosy za 5 radnych. Haberek Karolina, Florczyk Tomasz, Pokropowicz Jarosław, Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu za przedstawienie opinii. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały i autopoprawką. Wójta gminy Piątnica. Proszę państwa radnych o zabieranie głosu. To ja mam pytanie, panie wójcie, że tak zacznę. Bardzo niepokojące jest to, co przeczytałem w autopoprawce do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-32, przepraszam. W załączniku numer 2 wykaz przedsięwzięć do WPF-u uaktualniono kwoty limitów na 2023 rok oraz wprowadzono nowe zadania w związku z koniecznością przesunięcia realizacji na rok następny. No i nie ukrywam, że najbardziej interesuje mnie tutaj realizacja inwestycji i przebudowy drogi gminnej ulica Nowa w Piątnicy. Jaka to konieczność nastąpiła, że należało to przesunąć na rok następny, realizację tego zadania? Ulica Nowa w Piątnicy miała być zrealizowana w roku 2023. I będzie? Tak. Dobrze. Jest wpisana w zadania inwestycyjne. Dobrze. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Zamykam dyskusję. Zarządzam głosowanie nad przyjęciem autopoprawki wójta gminy Piątnica z dnia 21 grudnia 2022 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2032.
Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy większością głosów za 13 radnych, sprzeciw, brak, wstrzymujących się 2 radnych, przyjęła autopoprawkę Wójta Gminy Piętnica do projektu uchwały w sprawie letniej prognozy finansowej na lata 2023-2032. Zanim przystąpimy do głosowania nad projektem uchwały, informuję, że projekt uchwały uwzględnia uprzednio przyjętą autopoprawkę. Zarządzam głosowanie nad projektem uchwały w sprawie letniej prognozy finansowej na lata 2023-2032. Proszę o wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy większością głosów za 13 radnych, sprzeciw, brak, wstrzymujących 2 radnych, podjął uchwałę nr 309/47/2022 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2032. Realizując porządek obrad, przystępujemy do rozpatrzenia projektu i podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piętnica na rok 2023. W dniu dzisiejszym przed sesją przekazałem Państwu radnym autopoprawkę Wójta Gminy Piętnica do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piętnica na rok 2023. Proszę Panią Skarbnik Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia budżetu gminy Piętnica na rok 2023 wraz z autopoprawką Wójta Gminy Piętnica do projektu uchwał budżetowej. Wysoka tylko, Rado. Przepraszam jeszcze, chciałbym, żeby autopoprawka była oddzielnie odczytana, każdy punkt, żeby każdy z radnych przeanalizował to na spokojnie. Proszę. Wysoka Rado. Czytam uchwałę, projekt uchwały, który został przedstawiony Państwu zarządzeniem Wójta 15 listopada. Paragraf 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 60 172 979 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego. Bieżące w wysokości 44 837 536 zł 54 grosze. Majątkowe w wysokości 15 335 442 zł 46 groszy. Paragraf 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 66 444 531 zł 2 grosze zgodnie z załącznikiem nr 2. Z tego bieżące w wysokości 43 371 882 zł 2 grosze. Majątkowe w wysokości 23 072 649 zł. Paragraf 3. Tworzy się w budżecie rezerwy ogólną w wysokości 455 230 zł, celową w wysokości 94 770 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Paragraf 4. Ustala się zadania inwestycyjne na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6 271 552 zł 2 grosze, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 771 552 zł 2 grosze, wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 500 000 zł. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7 500 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 228 447 zł 98 groszy zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 miliony zł. Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 228 447 zł 98 groszy. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 771 552 zł 2 grosze. Paragraf 9. Ustala się dochody w kwocie 170 000 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki w kwocie 170 tysięcy na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 166 tysięcy złotych i realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 4 tysiące złotych. Paragraf 10. Ustala się dochody w wysokości 20 tysięcy złotych i przeznacza się je na wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. Ustala się dochody w kwocie 2 365 584 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Paragraf 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 971 905 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 7. Ustala się wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 8. Upoważnia się wójta do zaciągania zobowiązań zgodnie z limitem określonym w paragrafie 8. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub z uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich nie powodującą zmiany wyniku budżetu. Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, nie powodującymi zmiany wyniku budżetu. Zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. Kolejny punkt, dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Paragraf 16. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. Paragraf 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Teraz przedstawię państwu autopoprawkę. Paragraf 1 proponowanej uchwały otrzymuje brzmienie. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 61 103 645 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Z tego bieżące w wysokości 45 674 137 zł 9 groszy. Majątkowe w wysokości 15 429 570 zł 91 groszy. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie, ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 68 275 197 zł 2 grosze zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego bieżące w wysokości 44 388 048 zł 2 grosze, majątkowe w wysokości 23 887 847 149 zł. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie. Tworzy się w budżecie rezerwy ogólną w wysokości 451 343 zł, celową w wysokości 98 657 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Paragraf 5 otrzymuje brzmienie. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 7 171 552 zł 2 grosze, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 5 771 552 zł 2 grosze, wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 400 000. Paragraf 6 otrzymuje brzmienie. Pani skarbnik, jeszcze co do tych wolnych środków. Tak. Można dowiedzieć się, co to za wolne środki, bo ja tutaj wpisałem sobie. Panie radny, dojdziemy do tego punktu. Dobrze. Proszę poczekać. To co, nie odpowiadać, tak? Czytać dalej. Paragraf 6 otrzymuje brzmienie. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8 400 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Paragraf 8 otrzymuje brzmienie. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 miliony złotych. Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 228 447 zł 98 groszy oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 771 552 zł 2 grosze. W paragrafie 9 dodaje się punkt drugi.
Ustala się dochody w kwocie 60 tysięcy złotych z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 60 tysięcy złotych, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych 60 tysięcy złotych. W załączniku nr 1 plan dochodów budżetowych na 2023 rok dodaje się w rozdziale 6004 kwotę 630 681 zł i są to środki pochodzące z Funduszu Przewozów Pasażerskich. Są to środki, które otrzymaliśmy pod koniec roku. W rozdziale 750-75 promocja zmniejsza się środki na organizację wydarzenia Smakow sfinansowaną ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach projektu Łomża, miasto, w którym żyję i pracuję, do kwoty 37 516 zł 24 grosze w związku z realnieniem planu po dokonanych rozliczeniach w 2022 roku. W rozdziale 756-18 zwiększa się dochody o kwotę 60 tysięcy złotych. Są to właśnie te wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tak zwane małpki. W rozdziale 801-48 zwiększa się do kwoty 870 950 zł i jest to konieczne w związku ze zwiększeniem opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej w naszej świątnicy. Zwiększa się środki w rozdziale 9005 o kwotę 68 165 45 groszy w związku z refundacją środków z realizacji projektu Odnawialne źródła energii. Kwota ta nie wpłynęła w tym roku, w związku z tym zaplanowana jest w dochodach roku przyszłego. Oraz kwotę 25 600 zł w związku z realizacją grantu z programu Czyste Powietrze. Program nie został zrealizowany w 2022 roku. Mamy czas, żeby zrealizować ten wydatek w roku 2023. W rozdziale 921 zwiększa się dochody o kwotę 76 742 zł w związku z refundacją środków z programu rozwoju obszarów wiejskich za zrealizowane zadania dotyczące poprawy jakości infrastruktury kulturalnej w budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach Górki, Sypniewo, Krzewo i Poniat. W załączniku nr 2 plan wydatków budżetowych na 2023 rok. W dziale 010 zwiększa się o kwotę 368 804 zł w związku z przedłużeniem okresu realizacji zadania dotyczącego przebudowy sieci wodociągowej oraz o kwotę 25 000 zł na zadanie rozpoczęte w 2022 roku. Dotyczy dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niewodowo. Zadania te zostały rozpoczęte w roku 2022, lecz w związku z warunkami pogodowymi nie zostały zakończone i przenosimy je na rok przyszły. W dziale 600 zwiększa się wydatki o kwotę 243 900 zł w ramach dotacji dla powiatu łomżyńskiego w związku z inwestycjami z 2022 roku. Są to przejścia dla pieszych w Olszynach i w Drozdowie. Powiat łomżyński nie dokończył tych zadań, nie obciążył nas, więc w przyszłym roku też będziemy musieli podjąć uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu na te zadania, które no, w tym roku się nie zakończyły. Ponadto zwiększa się też o kwotę 630 681 zł na organizację przewozów autobusowych. Zmniejsza się w zadaniu przebudowa drogi gminnej w miejscowości Motyka o 600 000 zł i wprowadza się nowe zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kownaty 500 000 zł oraz zakup przyczepy do ciągnika 100 000 zł. Są to zadania współfinansowane ze środków Polskiego Ładu. W dziale 750 zwiększa się wydatki o kwotę 120 000 zł na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy. W dziale 801 zwiększa się do kwoty 870 950 zł w związku z koniecznością urealnienia wydatków na zakup żywienia do stołówki szkolnej. W dziale 851 zwiększa się wydatki na ochronę zdrowia o kwotę 60 000 w związku z wpływami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. W dziale 900 zwiększa się wydatki o kwotę 19 200 zł w związku z zawarciem umowy na wynajęcie budynku garażowego do przechowywania sprzętu. Również zwiększa się wydatki o kwotę 25 600 w związku z realizacją grantu z programu Czyste Powietrze. W załączniku nr 3 wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok. W dziale 010 zwiększa się w zadaniu dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej o kwotę 25 000 zł. W
Wprowadza się też nowe zadanie dotyczące przebudowy sieci wodociągowej, które jest rozpoczęte w tym roku, 368 804 zł. W dziale 600 zmniejsza się w zadaniu przebudowa drogi gminnej w miejscowości Motyka o kwotę 600 tysięcy złotych. Wprowadza się nowe zadania dotyczące przebudowy drogi gminnej w Kownatach 500 tysięcy złotych, zadanie dwuletnie oraz zakup przyczepy do ciągnika 100 tysięcy złotych. W dziale 750 wprowadza się nowe zadania dotyczące wykonania instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy 120 tysięcy złotych. W dziale 900 wprowadza się nowe zadanie dotyczące zakupu urządzeń w ramach projektu grantowego Czyste Powietrze 25 tysięcy 600 zł. W załączniku nr 4 plan przychodów budżetowych na 2023 rok zwiększa się kwotę do 8 400 000. W załączniku nr 7 zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy zwiększa się dotację dla powiatu łomżyńskiego o kwotę 243 900 zł. W załączniku nr 8 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w zadaniu organizacja festiwalu smaków lokalnych smaków wpisuje się kwotę 37 516 zł 24 grosze. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Obecnie przedstawiam uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Piątnica na rok 2023 oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego budżetu gminy. Poproszę tutaj kolegę przewodniczącego o odczytanie. Uchwała numer 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej kreska 00310/63/2022 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Piątnica na 2023 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy. Na podstawie artykułu 13 punkt 3 i artykułu 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, artykuł 238 i artykuł 246 ustawy nr 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz zarządzenia nr 1/14 z dnia 1 kwietnia 2014 roku prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyznaczenia składów orzekających ich przewodniczących działających w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku i zespołach zamiejscowych w Łomży i w Suwałkach. Skład orzekający w osobach: Katarzyna Gawrońska przewodnicząca, Paweł Gałko członek, Marlena Stachurska-Janczyło członek. Opiniuje pozytywnie z uwagami sformułowanymi w uzasadnieniu przedłożony przez wójta gminy Piątnica projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piątnica na 2023 rok oraz możliwość sfinansowania przedstawionego w tym projekcie deficytu budżetu gminy. I teraz pytanie, czytać uzasadnienie, czy wszyscy otrzymali? Myślę, że tak jak w sentencji podpisano przewodnicząca składu orzekającego Katarzyna Gawrońska. Dziękuję. Dziękuję. Projekt uchwały rozpatrzyły stałe komisje Rady Gminy. W związku z tym proszę przewodniczących stałych komisji o przedstawienie opinii do projektu uchwały. Proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych o przedstawienie opinii. Opinia Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy Piątnica do projektu uchwały Rady Gminy Piątnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na rok 2023. Komisja Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy Piątnica na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2022 roku rozpatrzyła i przeanalizowała projekt uchwały Rady Gminy Piątnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na rok 2023 oraz zapoznała się z uchwałą składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii
o projekcie uchwały budżetowej gminy Piątnica na rok 2023 oraz możliwości finansowania planowanego budżetu gminy. Komisja po rozpatrzeniu przedłożonego projektu budżetu nie zgłosiła wniosków do projektu budżetu na rok 2023. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piątnica na rok 2023 zaopiniowała pozytywnie większością głosów. Wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 5, radnych za 2, radnych Mroczkowski Sławomir Śmiarowski Karol, głosy przeciw 1 radny Dąbrowski Adam Robert, głosy wstrzymujące się 2 radnych Kopczewski Jan Konopko Marek. I tu przy okazji chciałbym wspomnieć, że komisja nie zgłosiła wniosków. Komisja miała wnioski, ale w wyniku ugody pomiędzy komisją, tak to ujmę, ugody pomiędzy komisją a wójtem i panią skarbnik, zgodziliśmy się na to, że wnioski, które proponowaliśmy, zostaną uwzględnione w pierwszych zmianach budżetowych w nowym roku. I teraz, jeżeli bierzemy pod uwagę autopoprawkę do projektu budżetu, to panie wójcie, czujemy panie się radny, droga. Panie Janku, proszę jeszcze chwilkę poczekać. Zaraz dojdziemy do punktu, gdzie dziękuję, będzie można zadawać pytania. Poproszę, dziękuję w ogóle za przeczytanie opinii. Poproszę przewodniczącego komisji, panią przewodniczącą komisji rewizyjnej o przedstawienie opinii. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica do projektu uchwały Rady Gminy Piątnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2023 rok. Komisja Rewizyjna Rady Gminy na swym posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2022 roku rozpatrzyła i przeanalizowała projekt uchwały Rady Gminy Piątnica w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2023 rok oraz zapoznała się z uchwałą składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Piątnica na 2023 rok oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy. Komisja po rozpatrzeniu przedłożonego projektu budżetu nie zgłosiła żadnych uwag i wniosków. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piątnica na 2023 rok zaopiniowała większością głosów pozytywnie. Wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 4. Głosy za 3 radnych Domicz Urszula, Dymek Andrzej, Sobuta Marcin. Głosy przeciw brak. Głosy wstrzymujące się 1 radna Komorowska Agnieszka. Dziękuję. Dziękuję pani przewodniczącej za przedstawienie opinii. Poproszę przewodniczącego Komisji Budżetu i Spraw Społecznych o przedstawienie opinii. Opinia Komisji Budżetu i Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2023 rok. Wysoka Rado, pod obrady sesji wójt Gminy Piątnica przedłożył projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2023 rok. Projekt uchwały budżetowej rozpatrzyła Komisja Rolnictwa i Spraw Lokalnych oraz Komisja Rewizyjna Rady Gminy Piątnica. Komisje przedstawiły Komisji Budżetu i Spraw Społecznych na piśmie opinię o projekcie uchwały. Komisja Budżetu i Spraw Społecznych na posiedzeniu odbytym w dniu 9 grudnia 2022 roku z udziałem wójta Gminy Piątnica, zastępcy wójta Gminy Piątnica, skarbnika Gminy Piątnica po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej i zapoznaniu się z uchwałą składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Piątnica na 2023 rok oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy, jak również po zapoznaniu się z opiniami stałych Komisji Rady Gminy Piątnica, stwierdza, że skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku zaopiniował pozytywnie z uwagami sformułowanymi w uzasadnieniu przedłożony przez wójta gminy Piątnica projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok oraz możliwość sfinansowania przedstawionego w tym projekcie deficytu budżetu gminy. Stałe Komisje Rady Gminy Piątnica nie zgłosiły żadnych uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2023 rok. Projekt budżetu Gminy Piątnica po stronie dochodów wynosi 60 172 979 zł, zaś po stronie wydatków 66
1,444,531,02 zł. Deficyt budżetu w wysokości 6,271,552,02 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z podpunkt pierwszy zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 5,771,552,02 zł, wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w kwocie 500 000. W projekcie budżetu gminy wyodrębniono także środki finansowe w wysokości 971,905 zł do dyspozycji sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego. Wydatki budżetu gminy w wysokości 60,172,979 zł stanowią wydatki bieżące w wysokości 44,837,536,54 zł i wydatki majątkowe w wysokości 15,335,442,46 zł. Komisja Budżetu i Spraw Społecznych stwierdza, że realizacja budżetu gminy w 2023 roku wymagać będzie dużej dyscypliny finansowej, zarówno przy uzyskaniu zaplanowanych dochodów, jak również planowanych wydatków budżetowych. Wysoka Rado, Komisja Budżetu i Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica po analizie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piątnica na 2023 rok oraz po zapoznaniu się z opiniami stałych komisji Rady Gminy w głosowaniu imiennym jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok. Wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 5. Głosy za, pozytywną opinię 5 radnych: Haberek, Karolina, Florczyk, Tomasz, Pokropowicz, Jarosław, Weber, Krzysztof, Zduńczyk, Piotr. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. W związku z powyższym Komisja Budżetu i Spraw Społecznych wnosi o przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piątnica na 2023 rok w brzmieniu zaproponowanym przez wójta gminy Piątnica. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały i autopoprawką wójta gminy Piątnica. Proszę Państwa o zabieranie głosu. Proszę. Panie Wójcie, tak jak zacząłem, na posiedzeniu komisji w dniu 7 grudnia tego roku rozmawialiśmy o kształcie budżetu. Państwo mnie przekonaliście, żeby nie składać wniosku, że znajdzie się to w pierwszej poprawce budżetowej w nowym roku. Okazuje się, że pojawia się autopoprawka, gdzie nie było problemu najmniejszego z umieszczeniem pewnych kwot, a ja prosiłem tylko o drobiazgi. Prosiłem o umieszczenie niewielkiej kwoty na dokumentację termomodernizacji wielofunkcyjnego w Olszynach, bo nawet teraz ze zdjęć wiemy, że przystąpiliśmy do ZIT-ów. W ZIT-ach będziemy składali wnioski o pewnego rodzaju termomodernizację. Żeby dostać dotację, podstawą jest dokumentacja i w tym kierunku zmierzałem. Mówiąc krótko, czuję się oszukany. Po prostu czujemy się oszukani, bo Państwo przekonywaliście nas, że nie ma potrzeby, wszystko, a tu raptem pokazuje się autopoprawka. Następne pytanie moje jest takie. Dlaczego autopoprawka nie trafiła na komisję? Dlaczego jest taki pośpiech? Nie mogliśmy z autopoprawką w nowym roku w jakichś zmianach budżetowych? Proszę o odpowiedź, dziękuję. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o tą ulicę Wiśniową, to co uzgadnialiśmy na komisji, tak jak mówiłam, termomodernizacja, bo tam też była i ulica Wiśniowa też omawiana. Tak, też była omawiana, więc tak jak mówię, to zadanie będzie wprowadzone w budżecie. Jeszcze na dzień dzisiejszy nie znamy kwoty, w związku z tym nie było to wprowadzone do autopoprawki, ale tak jak mówiłam, styczeń, najpóźniej luty, ta kwota się znajdzie w budżecie. I jeszcze pytał Pan? Wszystko, ja dopowiem. Wszystko to, co żeśmy ustalili na, i mówię to otwarcie i oficjalnie na sesji, wszystko to, co zostało ustalone na komisjach,
Ja potwierdzam, że zostanie wykonane. Jeżeli jeszcze chodzi o tą autopoprawkę, ona była tak późno, ponieważ w ostatnich dniach grudnia wynikły takie sytuacje, że nie udało nam się opłacić inwestycji, które były w budżecie tego roku. Dotyczy tutaj głównie tak wodociągów i dokumentacji. No nie byliśmy w stanie tego przewidzieć. Po prostu są to ustalenia z ostatnich dni grudnia, więc no niestety nie wszystko się udało po prostu tak szybko Państwu dostarczyć. Jeszcze jedno pytanie przy tym. Ostatnie. Czy kwestia audyt energetyczny, który jest niezbędny do tworzenia dokumentacji, czy złożyliśmy wnioski o zwrot kosztów audytu? Było to do końca roku? Tak. Złożony jest wniosek? Złożony. Proszę, panie radny. Ja też prosiłem na komisji o zabezpieczenie środków finansowych na drogę w Niewodowie. Jest to droga dojazdowa do Pól i tam też jest problem z wymianą gruntu. Tam po prostu na tej drodze przy podjeździe na samą górę jest bardzo miękkie kruszywo, piach zwykły, który po prostu uniemożliwia swobodne poruszanie się po tej drodze. To też są niewielkie koszty, a też prosimy o zabezpieczenie środków finansowych i to przecież już który rok z kolei się o to upominam. Dziękuję. To znaczy, jeżeli od razu mogę odpowiedzieć, nie wiem, czy, bo pan nie korzysta ze spotkań z mieszkańcami Niewodowa. Mieszkańcy Niewodowa ustalili, że na razie w tym roku nie będą przeznaczać funduszu sołeckiego na realizację dalej tego zadania, bo nie wiem, czy pan wie, że w tamtym roku zostało wykonane pewna odległość z płyt typu JOMP. Utwardzenie tej drogi. Miał być przekazany fundusz sołecki na dalszą realizację tego zadania, ale mieszkańcy postanowili przekazać pieniądze na wymianę opraw na LED-owe i to zostało wykonane. Jeżeli tylko będzie taka wola mieszkańców, żeby w następnym roku zrealizować to zadanie, to na pewno postaramy się do tego zadania dołożyć i też to zrealizować. Panie wójcie, pan mówił o środkach finansowych pochodzących z funduszu sołeckiego. Ja mówię o zabezpieczeniu środków w budżecie gminy, dlatego że mieszkańcy wiedzą, że fundusz sołecki to są po prostu grosze, które powodują, że jumby są bardzo drogie. Z takiego funduszu układamy dosłownie kilka metrów kwadratowych i to jest ciągle za mało. Dlatego ma pan rację. Zrobimy oświetlenie LED-owe bardzo dobrze, będzie oszczędność na tym, tak? Ale no od wielu lat proszę o utwardzenie drogi dojazdowej na tej drodze. Pod tą samą górą, panie wójcie, dziękuję. Jeżeli będziemy mieli środki dodatkowe, to na pewno będziemy wnioskować o to. Włączony. Panie wójcie, pani skarbnik, ja też potwierdzam tu słowa przewodniczącego Komisji Rolnictwa, że było wiele wniosków dotyczących dróg i wiele innych. Pani skarbnik, pan wójt zapewniał, że takie rzeczy będziemy robić w przesunięciach w budżecie w przyszłym roku. Ja jeszcze tak żartobliwie powiem, że zostałem nazwany dzielnicowy, bo wszyscy wiemy, że w Cydzynie mamy tych dzielnic 7. No i ja po prostu chciałbym, żeby ten Cydzyn został ruszony w jakiś sposób. Nie mówię o wszystkich drogach na raz, ale przynajmniej o jednej drodze. 2 lata temu była dokumentacja w budżecie, potem jakoś dziwnie środki znikły z tego budżetu na 2001 i drugi. Także tutaj w autopoprawce widzę dużo zmian, no i jednak można było. Pani skarbnik sugerowała, że trzeba wskazać środki finansowania. No ja nie umiem, nie potrafię wskazać tych środków finansowania, no bo ja w tym nie jestem. To pani skarbnik wie, co można przesunąć, jak widzimy w autopoprawce. To jednak się dało coś tam zrobić z tym budżetem. Także dziękuję. Panie Marku, jeszcze raz powtórzę, że to, co ustaliliśmy na komisjach, zrealizujemy i potwierdzam, że tak będzie. To ja teraz mam też takie pytanie. W ogóle, przynajmniej ja na 2 byłem komisjach, nie było mowy o przesunięciach finansowych z drogi Motyka i nie było też mowy o budowie drogi w Kownatach. Czemu taka zmiana zaistniała? Słuchajcie państwo, w związku, że realizacja drogi na miejscowości Motyka miała odbyć się z Polskiego Ładu, a
wydarzyło się w ciągu roku, wiecie Państwo, bo o tym żeśmy rozmawiali, że starostwo powiatowe czy zarząd dróg powiatowych przekazał nam we wrześniu odcinek drogi przez Motykę do drogi wojewódzkiej w kierunku Jeziorka. Zaproponowałem spotkanie z mieszkańcami miejscowości Motyka, które się odbyło, z propozycją na razie zmiany realizacji zadania, czyli dokumentacja, która była zgromadzona na budowę z rozbudową tej drogi Dobrzyjałowo-Motyka, złożymy do innych, będziemy starali się o inne fundusze, czy to rządowe, czy inne, a wykonanie na zgłoszenie z uproszczoną dokumentacją odcinka drogi przez całą miejscowość Motyka aż do przepustu. Jest to odcinek kilometrowy, prawie kilometrowy. I jednogłośnie mieszkańcy, nie potrzebując nawet zastanowienia się, bo to była tylko i wyłącznie moja propozycja, wyrazili chęć realizacji tego zadania. Dlatego też liczymy na to, że to uda nam się zrealizować, że nie będą to koszty takie jak koszty związane z budową 2,5-kilometrowego odcinka z pełną dokumentacją. Dlatego też część kosztów została jakby przeznaczona na inne zadanie, też z uproszczoną dokumentacją, bez wykupów gruntów, bez odszkodowań, ponieważ pas drogi akurat tam w Kownaty Kolonia jest bardzo szeroki. To ja mam teraz taką prośbę, zanim ogłoszę przerwę 10 minut, do panów informatyków, żeby nam upublicznili geoportal z drogą w Kownatach. Chciałbym ją zobaczyć, o której drodze my rozmawiamy i o której drodze będziemy dokładać te pieniążki. Ogłaszam przerwę 10 minut. Jeszcze chwilę. Skończmy dyskusję. Proszę bardzo. Panie wójcie, ja jeszcze chciałbym raz zabrać głos. Myślałem, że już ostatni raz, ale w trakcie doszło mi trochę wątpliwości. Pytanie jest takie. Czy droga w Kownatach, bo ja prawdopodobnie wiem, o którą drogę chodzi, to jest zadanie gminy bez pozyskiwania środków, to wszystko z budżetu chcemy zrobić, bo tak z reguły... Z dofinansowania z Polskiego Ładu. Rozumiem. Słuchając kolegów tu wszystkich, widzę, że te piękne słowa o zrównoważonym rozwoju jakoś tak nie grają, panie wójcie. Jak to jest? No, część, dlaczego? Dlatego, że niejednokrotnie pan sam mówił, że będzie pan dbał o to, żeby wszystkie okręgi wyborcze traktować równo, żeby inwestycje trafiały porówno do wszystkich. Tak. Minęło 3 lata bodajże. Każdy z nas pisze wnioski i ja osobiście uważam, że niestety część radnych jest jakby dyskryminowanych. Nie jest to dzielone równo. W ocenie mojej część okręgów wyborczych, ja rozumiem, że nie mogę porównać Olsztyn z Piątnicą, jak najbardziej, ale 3 lata minęło i liczyliśmy na ten zrównoważony rozwój, dalej go nie ma. Biorąc pod uwagę, jeżeli mogę się odnieść do tego, biorąc pod uwagę akurat pana okręg wyborczy, to w tym roku jest realizowane, gdzie pieniądze też dołożyliśmy do przejść dla pieszych. Przez miejscowość Olszyny, Taraskowo jest droga asfaltowa. Jeżeli chodzi o wnioski pana, panie Janku, no to ja wiem, że mieszkańcy chcą, żeby jak najszybciej zrobić tą remizę, świetlicę i to co obiecałem, a rzadko obiecuję, postaram się w 2023 roku spełnić. Jeżeli chodzi o inne okręgi wyborcze, jeżeli chodzi o Piątnicę, to z Polskiego Ładu chcielibyśmy dokończyć zadanie związane z ulicą Ogrodową, Wesołą, nowo projektowaną. Jeżeli chodzi o kolejne zadania, które są, czy już zostały zrealizowane, to przypominam również o dołożeniu się z naszego budżetu nakładek dróg Górki Sypniewo, Górki Szewkowo, Dobrzyjałowo. Chciałbym również przypomnieć o zrealizowaniu zadania Kalinowo-Kolonia.
na odcinku prawie 4 km. Chciałem również powiedzieć o zrealizowaniu zadania drogi Nowy Cydzyn Dobrzyjałowo, to jest ponad 2 km. Chciałbym również powiedzieć o drogach, które zostały w różnych porozumieniach też zrealizowane, Jurzec Włościański Dobrzyjałowo. Chciałem powiedzieć, że w 2023 roku będziemy zaczynali realizację zadania ulica Kraska, też przeze mnie obiecaną, na którą pozyskaliśmy środki. Chciałbym powiedzieć, że będziemy realizowali kanalizację z Drozdowa do Rakowa Boginie. Zobaczymy w zależności od przetargu, jaka będzie tego odległość. Mam nadzieję, że w porozumieniu ze starostwem uda nam się jeszcze w tej kadencji przynajmniej podpisać porozumienie dotyczące realizacji zadania drogi z Piątnicy Poduchownej do Czarnocina. No i chciałbym przypomnieć o tym dużym zadaniu, którym jest Kalinowo-Kalinowo Kolonia. Wiecie Państwo, jak na 3 lata, to nie jest tak mało naprawdę, biorąc pod uwagę to, że oprócz realizacji zadań inwestycyjnych drogowych są też jeszcze inne. Panie Wójcie, wrócę jeszcze raz odrobinkę do mojego okręgu, bo jakby nie patrzeć, dla każdego z nas okręg jest najważniejszy. Doceniam Pana pracę jak najbardziej. Pamiętam dokładnie, jakie środki trafiły do okręgu wyborczego mojego. Na początku było 5000 zł do utwardzenia drogi. Z Funduszu Sołeckiego robiliśmy utwardzenie drogi do szkoły, jak najbardziej. Pamiętam wszystko, Pan dołożył. Remont ośrodka zdrowia czy punktu lekarskiego, tak, zgadza się. Inwestycja duża z wymianą dachu. Było z pozyskania środków, ale to poprzednia ekipa pozyskała środki, Pan to zrealizował. Na dzień dzisiejszy realizowane były dwa zadania z porozumieniem z powiatem, czyli ta droga donikąd dla niektórych, Kokoszki, Guty. Gmina jak najbardziej uczestniczyła w finansowaniu, jak również gmina uczestniczy w finansowaniu bezpiecznych przejść i chodnika w miejscowości Olszyny, tylko nawiązuje do czego? Inwestycji stricte gminnej nie widziałem. Ale czy to, czy ważne jest, że to idzie z budżetu, czy dobrze, że korzystamy z porozumień i nie wydajemy tyle pieniędzy, co musielibyśmy wydać z budżetu naszej gminy? Czyli te porozumienia, w które wchodzimy i inwestycje, które prowadzimy z innymi samorządami, myślę, że są dobre, są trafione, bo pomniejszają w dużym stopniu finansowanie z naszego budżetu. Panie Wójcie, ale ja pod tym kątem tak mówiłem. Ja doceniam współpracę jak najbardziej, tylko cały czas mówię, że nie widać tych inwestycji gminnych. Tamtą gminną inwestycją to jest właśnie ta remiza, która prosi się, na dzień dzisiejszy prosi się. I to, co obiecałem, dziękuję. I to, co obiecałem, postaram się zrealizować. Słuchajcie Państwo, ja chciałbym tylko jeszcze jedną rzecz podkreślić, bardzo ważną zresztą. Pozostawiam Państwu ocenę oczywiście realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych i wykorzystanie środków z budżetu naszej gminy na realizację tych zadań. Tylko chciałbym jeszcze tak delikatnie podkreślić, że ostatnie, tak na dobrą sprawę, 3 lata to nie był prosty czas, nie tylko dla naszej gminy, ale również i dla naszego całego kraju. To są nie takie proste rzeczy do załatwienia i wiecie Państwo, że to nie jest proste, tak? Ja rozumiem, że jesteście Państwo być może rozczarowani z niektórych rzeczy. Nie jest łatwe podejmowanie decyzji i nie jest łatwe zaspokojenie 15 okręgów wyborczych w 3 lata. Życzę takiemu włodarzowi, który w okresie jednej kadencji zrealizuje wszystkie zadania inwestycyjne, o których piszą radni z danej jednostki samorządu terytorialnego. Staramy się jak najbardziej, chciałbym Państwu przypomnieć, że w następnym roku i w 2024 wydamy około 30 milionów złotych na zadania inwestycyjne. To naprawdę się jeszcze nie wydarzyło i naprawdę robię wszystko, żeby Państwa zaspokoić, a przede wszystkim, żeby zaspokoić mieszkańców.
Plany mam, jeżeli chodzi o inwestycje, pewnie jeszcze dużo większe niż państwa radnych. Siedzę, rozpisuję, staram się jeździć, jakby rozmawiać na temat inwestycji, nawet o tych ZIT-ach, o których państwo powiedzieliście. No ja o tym nie mówię, bo powiedzmy, że na razie jeszcze nie mam informacji, bo jeszcze nie jesteśmy po negocjacjach tutaj w ZIT-ie czy w MOF-ie łomżyńskim, ale w następnych latach trafi do nas na inwestycje różnego typu kolejne ponad 20 milionów. To są naprawdę duże pieniądze, które chcielibyśmy w porozumieniu oczywiście z państwem mądrze wykorzystać. Nie wiem, czy aż tak krytycznie należałoby mnie oceniać. Ja myślę, że chyba najbardziej krytycznie to powinna się do tego odnieść pani Agnieszka Komorowska, bo o tym też żeśmy rozmawiali, bo na jej okręgu wyborczym naprawdę tak na dobrą sprawę nie zadziało się nic. Ja tutaj przyznaję się do tego i też mamy w planach, bo tam też są nasi mieszkańcy i też chcemy to zrealizować. No ja cieszę się, że liczę tutaj na takie wsparcie nawet pani Agnieszki, no bo powinna dawno się ode mnie odwrócić, powiedzieć, no a mój okręg to co, tak? No i miałaby rację, tak na dobrą sprawę. Nie jest prosto pogodzić w trudnych czasach budżetu na tyle, żeby zaspokoić wszystkie państwa okręgi. Staramy się, nie ukrywam, że najbliższy czas czy ogłoszenie naboru wniosków o dodatkowe środki wydzielone z Polskiego Ładu na realizację zadań związanych z drogami czy remontem dróg. Chciałbym go zrealizować w większości miejscowości tam, gdzie mieszkają nasi mieszkańcy, tak? Czyli czy to będą nakładki, czy będzie to budowa dróg. Mam to wszystko rozpisane, kwestia jest tylko tego, żebym pozyskał środki na ten cel. Naprawdę uważam te 3 lata za dobrze przepracowane. Powiem kolokwialnie, tak, no jeszcze się taki nie narodził, co wszystkim dogodził, ale staram się podchodzić do tego naprawdę rzetelnie i staram się, żebyście państwo byli zadowoleni. Czasami są to decyzje, z którymi państwo się nie zgadzacie, ale wynikają one z różnych działań, czy to związanych z położeniem danej miejscowości, czy z szerokością pasa drogowego, czy z wykupami, czy z innymi jeszcze rzeczami. To też te decyzje są z tym związane. Dlatego proszę o cierpliwość, proszę o to, żebyście państwo byli przynajmniej trochę wyrozumiała, szczególnie pani Agnieszka, postaram się jeszcze więcej pracować i pozyskiwać jeszcze więcej środków na realizację tych zadań. Dziękuję. Panie wójcie, to tylko proszę mnie podpowiedzieć, jak pan mnie zachęci, żebym ja zagłosował za tym budżetem, gdzie przykładowo pan, jak to kiedyś na komisji powiedział, spontaniczne spotkanie z mieszkańcami w sprawie zmiany odcinka. Krótka historia tej drogi. Początki były takie, że miała być zrobiona od Dobrzyjałowa do Motyki. Był to odcinek gminny. 2 kilometry, tam powiedzmy 700 metrów. 400. 2400. No dobrze. Było spontaniczne spotkanie, jak to pan podkreślał, że będziecie robić drogę od mostku przez wieś. Automatycznie droga się skróciła już do kilometra. Ale już przed samą sesją to ona się skróciła do ilu metrów? Gdzie było zabezpieczone w planie 700 tysięcy, tak, dobrze tam, tak w przybliżeniu mówię na ten czas. A w tej chwili powiedzmy, że zostaje 200 tysięcy i to jest droga przez wieś. No i jestem zainteresowany tą drogą za 500 000 w Kownatach. No. Ja rozumiem, ja znam mieszkańców i z Kownat, znam mieszkańców i z Motyki, i z Dobrzyjałowa, bo to są dwa obwody obok siebie, ale chciałbym jakieś logiczne wytłumaczenie. Co pan dalej zamierza robić z tą miejscowością? Jeszcze raz chciałbym powtórzyć. Dokumentacja, która jest tak na dobrą sprawę na ukończenie, dokumentacja, ja mówię, budowy z rozbudową drogi Motyka do Brzjałowo, będziemy chcieli złożyć do innego funduszu, ewentualnie fundusz dróg samorządowych, czy jeszcze innego dofinansowania, a tutaj chcielibyśmy, korzystając z tego, że do kilometra możemy złożyć
PFU, czyli plan funkcjonalno-użytkowy danej drogi z dokumentacją uproszczoną, ale dokumentacja uproszczona wiąże się z tym, że ograniczamy sobie odległościowo to, czyli do kilometra. No dobrze, ja się zgodzę, tylko jaka będzie to pewność, że to w tej sumie będzie zrobione? Co zostanie? Panie przewodniczący, to są zadania dwuletnie, więc tutaj w budżecie jest połowa to tego już budżetu. Na dwa lata rozkładamy. Ale tam jest napisane. To są zadania dwuletnie, więc dlatego jest tutaj połowa środków i może to tak wygląda. Czy po prostu. Są jeszcze pytania, bo pytania na dwa lata proszę rozłożyć. Tak, ja mam zadania dwuletnie. Ale szanowni państwo, pan przewodniczący prosił o przeczytanie autopoprawki. W autopoprawce jest wyraźnie napisane, że są to zadania dwuletnie. Tak, jest to zadanie dwuletnie. Tylko panie wójcie, opinia z RIO to też była przed wydaniem autopoprawki. Z jakiego terminu? Słuchajcie 30 państwo. Listopada. Autopoprawka jest 21 państwo. Grudnia. Jeszcze raz chciałbym podkreślić. Na inwestycje drogowe z Funduszu Dróg Strategicznych, czyli z Polskiego Ładu, na infrastrukturę drogową otrzymaliśmy 6 milionów złotych. Za te 6 milionów złotych chcielibyśmy zrealizować jak najwięcej odcinków dróg, żeby zadowolić mieszkańców. W związku z tym, że odcinek drogi Dobrzyjowo-Motyka 2400 metrów, około 2400 metrów jest odcinkiem bardzo drogim kosztorysowo, bo powiedzmy, że kosztorys, który był przygotowany w tamtym roku, w 2022, opiewał na kwotę około 4,5 miliona złotych. Jeżeli byłaby taka wola mieszkańców, to byśmy ten odcinek zrealizowali. Moja propozycja wynikła tylko i wyłącznie z tego powodu, że otrzymaliśmy we wrześniu odcinek drogi od znaku Motyka przez całą wieś do drogi wojewódzkiej. W związku z tym to spotkanie z mieszkańcami to była tylko i wyłącznie moja propozycja. Jeżeli pan przewodniczący zapytałby się mieszkańców, jak była prowadzona nasza rozmowa, to było stwierdzenie, tylko jak dokończę, to było stwierdzenie, proszę państwa, jestem przygotowany na realizację zadania inwestycji pod nazwą budowa z rozbudową drogi Motyka Dobrzyjałowo. Moja propozycja brzmi, a może, bo wiem, że państwo od lat walczycie o drogę przez miejscowość do drogi wojewódzkiej w kierunku Jeziorka. A może zrealizujemy to zadanie? Od razu mówię, że na tym etapie teraz, bo realizacja zadania z Polskiego Ładu musi być zrobiona w 2023 roku, może zróbmy tą nakładkę przez miejscowość, tylko może to być 1 kilometr. Tak jak i chciałem dać mieszkańcom czas na zastanowienie, mówię, zastanówcie się, spotkamy się za 2-3 dni, przemyślcie, rozważcie tą propozycję, to nawet nie musiałem czekać. Jak koło 20 osób tam było, tak wszyscy wyrazili chęć realizacji tego zadania. Ja od razu powiedziałem, szanowni państwo, to jest moja propozycja, ja ją sprawdzę, jak to wygląda na drodze i będziemy starali się to zrealizować. Ale ja tej propozycji nie kwestionuję. Ja w tej chwili wiem, że to ma być od mostku przez wieś, jak najbardziej. Tylko mnie trzeba wytłumaczyć, że te 200 tysięcy starczy na ten kawałek i że to będzie zrobione. Dobrze, ja myślę, że żebyśmy się nie stresowali. 10 minut jeszcze pani radna, proszę bardzo. Ja mam pytanie, ponieważ w paragraf 5 otrzymuje brzmienie, ustala się deficyt budżetu w wysokości 7 171 552,02 i to jest zwiększenie o około miliona złotych. 900 tysięcy dokładnie. Dokładnie. Tak. Czy to będzie kolejny kredyt po prostu? Nie, to jest pokryte wolnymi środkami, czyli środkami, które zostały z wykonania budżetu z tego roku na koncie gminy. Czy to nie są środki, które zwiększają kredyt, tylko to są pozostające środki z tego roku, które nie zostały wykorzystane. Dobrze, dziękuję. Drodzy państwo, ja myślę, że uniknęlibyśmy wszyscy tego gradu pytań,
gdybyśmy otrzymali tę autopoprawkę na dzisiejsze komisje, bo z tego co tu widzę z obu autopoprawek, daty sporządzenia dokumentu to 21 grudnia 2022 rok. Natomiast jeżeli chodzi o otrzymanie tego dokumentu, to jest 27 już grudnia. Gdyby to było na czas dane, to byśmy dzisiaj uniknęli tego wszystkiego, ale to tak na marginesie. Kolejna sprawa, tam było kwota, z tego co sobie przypominam, 19 200 zł na wynajem garażu. Jakby można było wyjaśnić te kwestie, bo rozumiem, że do tego sprzętu nowego, który gmina zakupiła, tak? Jak najbardziej, tak. Wiecie Państwo dobrze, że w 2022 roku zakupiliśmy ciągnik, zakupiliśmy kosiarkę bijakową, zakupiliśmy solarko-piaskarkę i jeszcze zamierzamy w tym roku kupić przyczepę, no i rębak oczywiście. I trudno, żeby ten nowy sprzęt stał pod chmurką, no bo jako takiego miejsca nie mamy. Planowaliśmy, żeby postawić garaże przy naszej 15-arowej działce przy hotelu Belfort, ale niestety konserwator zabytków nie wyraża na to zgody. Dlatego też szukaliśmy takiego miejsca, takie miejsce znaleźliśmy przy u pana Rogowskiego, firma Rolmasz, tutaj przy Biedronce na wylocie do Jedwabnego, tam mamy takie miejsce, ten wynajm roczny, to właśnie ta kwota. Odniosę właśnie do tej autopoprawki. Te wydarzenia to są z ostatnich dni, a jeżeli chodzi jeszcze o te inwestycje wprowadzone, to nas po prostu gonią terminy przetargów. To są zadania współfinansowane ze środków Polskiego Ładu i my na początku roku musimy te przetargi rozstrzygnąć, żeby nam nie przepadły po prostu środki, więc wprowadzanie tego w lutym to już by było no, stanowczo za późno, niestety. Dlatego jest to zrobione w tej formie. Dziękuję. W tej formie może i tak, tylko o tych terminach to już my wiedzieliśmy, żeby nie skłamać, w październiku, może wcześniej. Trzeba było podejmować decyzję szybciej. Dobrze, 10 minut przerwa.
To jest. Wznawiam obrady po przerwie. Proszę o ciszę. Geoportal już jest widoczny. Panie wójcie, czy można jakiegoś pracownika, który pracuje nad tymi drogami, żeby nam pokazał to drogę na Kownatach? Myślę, że... I to jest długość tego odcinka jaka? To jest niespełna kilometr. Tak mniej więcej jak pan pracował nad tymi planami. Dokąd to? Dotąd. I na to potrzeba 500 000, tak? Milion złotych. A proszę mi teraz pokazać motykę, jak ta nasza motyka teraz wygląda. Od tego momentu, od mostu przez całą wieś, tutaj do tego momentu, a tutaj dotąd. Jak pokazuję. Bez zakrętu, tylko w linii prostej. Tak, dotąd, tutaj się kończy. Od... Można pomniejszyć, to będzie bardziej widoczne to wtedy. W związku z tym, że do posesji numer 17, nawet za posesją numer 17 jest, była granica drogi gminnej i dokumentacja została przygotowana od granicy drogi gminnej do miejscowości Dobrzyjałowo, dlatego teraz po otrzymaniu od Zarządu Dróg Powiatowych tego odcinka od tego znaku miejscowość Motyka. Proszę zmniejszyć jeszcze. Do drogi wojewódzkiej do Jeziorka. To Motyka jeszcze. Tak, to będzie realizowany ten odcinek, o którym przed chwilą mówiliśmy, czyli ten sięgacz tutaj na tym rozwidleniu do zakrętu. I od znaku Motyka do mostku na rzece Łojewek. Pytanie, czy to wola mieszkańców jest taka, że jedziemy tak w prawą stronę, a nie w lewo? Tak, dokładnie. W mojej ocenie powiem tak. Jeżeli jest taka wola mieszkańców, koncepcja jest słuszna. Jak pamiętam i państwo może pamiętacie, od lat miejscowość toczyła batalię o zbudowanie drogi w stronę Jeziorka. Dokładnie. Jak świat światem, oni jeżdżą tędy do Łomży. Tak. Tylko tak myślę, że gdybyśmy byli wcześniej, jakieś porozumienia z powiatem mieli, to byśmy drogę wspólnie zbudowali, a teraz dokładnie zostanie to tak na naszym garnuszku. I takie rozmowy również na realizację tego zadania, czyli przez miejscowość Motyka do drogi wojewódzkiej. No wiecie państwo, tak samo jak i my mamy problemy, znaczy problemy, może nie problemy, tylko zawsze brakuje na realizację różnych zadań pieniędzy. W swoich planach na tą, powiedzmy, kadencję starostwo powiatowe na ten czas nie miało przeznaczonych środków. Koncepcja w stronę Jeziorka jest słuszna, z tym, że no wszystkie drogi są potrzebne, bo ktoś by powiedział, że to Dobrzyjałowa też. W mojej ocenie, osobistej ocenie, w pierwszym rzędzie w stronę Jeziorka, w drugim rzędzie do Dobrzyjałowa. Tak. Dokładnie tak. Dziękuję. Dlatego też dokumentacja, którą mamy już prawie gotową, jeżeli chodzi o to zadanie z Motyki do Dobrzyjałowa, będziemy składali do innych, będziemy starali się pozyskać środki z innych funduszy, a to byśmy chcieli włączyć w realizację z Polskiego Ładu na następny rok.
Przepraszam, panie przewodniczący, ja jeszcze, żeby nie być gołosłownym, panie Michale, bym prosił jeszcze chociaż to jedno dzielnicę, ten uciastek, o której mowa, pokazać państwu radnym. Czemu tam jest taka duża różnica finansowa? Nie, chcę tylko powiedzieć, między przez wieś, a tam w tym, do tych trzech domów. Słuchajcie państwo, to, o czym ja mówię. To proszę zmniejszyć, żeby dzielnicę było cało widać. To jest moja dzielnica, jedna dzielnica. Z trzema domami. Chodzi o to drogę. Dobrze. Już mówię o różnicy. To właśnie tej różnicy, tak. To wyjaśnienie. Szanowni państwo, bardzo proste, czyli budowa infrastruktury drogowej przez miejscowość, a poza miejscowością, to wygląda, powiedzmy tak, że kosztorysowo bardzo podobny odcinek, czyli na przykład odcinek z Motyki do Dobrzyjałowa 2400 metrów, kosztorysowo wychodzi 4,5 miliona i budowa drogi też 2400 metrów z Piątnicy Poduchownej do Kalinowa, przez Kalinowo, kosztuje 10 milionów złotych. Dobrze, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Zamykam dyskusję. Zarządzam głosowanie nad przyjęciem autopoprawki wójta gminy Piątnica z dnia 21 grudnia 2022 roku do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piątnica na rok 2023. Proszę o wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy większością głosów za 11 radnych, sprzeciw 1 radny, wstrzymujących 3 radnych, przyjęła autopoprawkę wójta gminy Piątnica do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piątnica na rok 2023. Zanim przystąpimy do głosowania nad projektem uchwały, informuję, że projekt uchwały uwzględnia uprzednio przyjętą autopoprawkę. Zarządzam głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piątnica na rok 2023. Proszę o wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy większością głosów za 12 radnych, sprzeciw 1 radny, 2 radnych wstrzymujących się, podjęła uchwałę nr 310/47/2022 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piątnica na rok 2023. Także gratuluję panu wójtowi. Mam nadzieję, że będą dotrzymane słowa. Jeżeli mógłbym zabrać głos, Wysoka Rado, chciałbym bardzo serdecznie podziękować i prosić jeszcze raz państwa o to zaufanie. Uwierzcie państwo, że naprawdę podejmowanie decyzji nie jest prostą sprawą. Myślę, że państwo niejednokrotnie macie, prowadząc swoje działalności, też nieraz wahacie się, jaką decyzję podjąć. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że zrobię wszystko, żeby tą kadencję naprawdę dobrze domknąć i uważam, że to wszystko, co robimy, mówię tutaj również o pracowników Urzędu Gminy, którzy wspierają mnie mocno w realizacji tych działań i w podejmowaniu decyzji również i w pozyskiwaniu środków jak najbardziej, że postaramy się naprawdę zrealizować większość państwa próśb, państwa wniosków, o które proszą mieszkańcy do końca tej kadencji. Ja będę robił wszystko, żeby tak było i zazwyczaj nie
mówię, czy nie obiecuję, bo są różne sytuacje i finansowe i różne sytuacje na świecie, które mogą powodować różne wahania, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków z budżetu. Ale to mogę powiedzieć, że to, co obiecam, to będę starał się zrealizować. I jeszcze raz chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za zaufanie, a pracownikom za to, że wspieracie mnie i naprawdę ten budżet wygląda dobrze. Dziękuję bardzo. Przechodzimy dalej. Zgodnie z porządkiem obrad przystępujemy do rozpatrzenia projektu uchwały i podjęcia uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Drozdowie. Poproszę panią dyrektor Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy o przedstawienie projektu uchwały. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, 7 listopada wpłynął wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Drozdowie. Jako patrona wskazano rodzinę Lutosławskich. Wniosek formalnie zawierał wszystkie wymagane przepisami prawa elementy. Do projektu uchwały zostało dołączone bardzo szerokie uzasadnienie wyboru patrona. Więc jeżeli Państwo macie jeszcze jakieś pytania, to pan dyrektor oraz przedstawiciele Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej, którzy są dzisiaj obecni na sesji, na pewno będą służyli. Jeżeli jeszcze ja mogę zabrać głos, panie przewodniczący. Proszę. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, rodzina Lutosławskich na terenie miejscowości Drozdowo, myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać, co zrobiła, jak ich współpraca z w owym czasie na terenie tej miejscowości, jak wyglądała. Myślę, że jak najbardziej zasadne jest i wybór i Rady Pedagogicznych, i mieszkańców miejscowości, wybór patrona szkoły jako rodziny Lutosławskich jest jak najbardziej zasadny i bardzo bym Państwa prosił o poparcie tego wniosku. Dziękuję pani dyrektor i panu wójtowi. Projekt uchwały rozpatrzyła Komisja Budżetu i Spraw Społecznych. Poproszę przewodniczącego o przedstawienie opinii do projektu uchwały. Komisja Budżetu i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2022 roku pozytywnie zaopiniowała pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Drozdowie. Zbiorcze wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 5. Głosy za 5 radnych. Heberek, Karolina, Florczyk, Tomasz, Pokropowicz, Jarosław, Weber, Krzysztof, Zduńczyk, Piotr. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do projektu uchwały? Zarządzam głosowanie nad projektem uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Drozdowie. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 311/47/2022 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Drozdowie. Chciałbym Państwu pogratulować całej społeczności szkolnej Drozdowa. Będzie to pamiętny dzień. A ja z tego miejsca chciałem podziękować Wysokiej Radzie, panu przewodniczącemu za to, że podjęli tą uchwałę. Jest ta uchwała wolą naszej społeczności lokalnej, wolą uczniów, nauczycieli, rady, rodziców i mieszkańców miejscowości Drozdowo, Niewodowo, którzy swoją wolę wypowiedzieli w głosowaniu. W przyszłym roku mamy taką podwójną rocznicę, dwa święta, bo jest 150-lecie powstania szkoły w Drozdowie, która powstała w 1873 roku i też była jakby początek jej wiązał się z rodziną Lutosławskich, którzy byli pierwszymi założycielami szkoły. I także mamy stulecie jakby ofiarowania sztandaru szkoły. Szkoła po raz pierwszy miała sztandar 100 lat temu, także
też w 1923 roku to się odbyło i także mamy jakby dwa ważne święta, które nam się kumulują w przyszłym roku i z tej okazji właśnie chcemy zorganizować święto szkoły, 150-lecie powstania szkoły i jednocześnie nadać szkole imię Rodziny Lutosławskich, które będzie takim dopełnieniem tych uroczystości. Uroczystość będzie miała miejsce i w czas będzie to 2 czerwca 2023 roku i tutaj z tego miejsca chciałem wszystkich Państwa i radnych, i Pana Wójta, i Panią Sekretarz, Pana Wicewójta, Panią Skarbnik, Państwa sołtysów zaprosić na naszą uroczystość, która myślę, że ze względu na to, że będzie to rok wyborczy, to będzie dużą uroczystością odwiedzaną chętnie przez wszystkich polityków. Także bardzo serdecznie zapraszam. No i myślę, że Wysoka Rada i Pan Wójt kamieniem w nas nie rzucą. Jak przyjdziemy o jakieś lekkie wsparcie, to dostaniemy. Także zawsze pomagamy, zawsze wspieramy i nie jest to polityczne. Cieszę się, tylko najważniejsze są dzieci, a nie wybory. Także proszę. Przechodzimy dalej. Akcji wyborczą na razie na terenie gminy nie. 3 razy nie. Wójcie, białą farbą wypiszemy na stodole. Dziękuję. Przechodzimy dalej. Przystępujemy do rozpatrzenia projektu i podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Proszę Panią Skarbnik Gminy o przedstawienie projektu uchwały. Wysoka Rado, statut. Coś ominąłem? Aha, teraz pomnikami się zajmujemy. Dobrze. Proszę. Przechodzimy do punktu, gdzie Rada rozpatrzy projekt uchwały w sprawie zniesienia statutu pomnika przyrody. Proszę Panią Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami o przedstawienie projektu uchwały. W zastępstwie za Panią Naczelnik. Panie Wójcie, dać uzasadnienie? Tak, tak. Już Panie Przewodniczący, Szeroka Rado, chodzi nam o uchwałę dotyczącą zniesienia statusu pomnika przyrody. Uchwała dotyczy pomnika przyrody drzewo gatunku dąb szypułkowy Quercus robur znajdującego się na terenie działki 32/3 obręb Wiktorzyn gmina Piątnica uznanego za pomnik przyrody zarządzeniem nr 54/82 wojewody łomżyńskiego z dnia 26 października 1982 roku w sprawie uznania niektórych tworów przyrody za pomniki przyrody na terenie województwa łomżyńskiego. Na podstawie artykułu 44 ustęp 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody zniesienia formy ochrony przyrody pomnika przyrody dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały. Postanowieniem numer WPN.623.27.2022.MP z dnia 22 listopada 2022 roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku uzgodniła projekt niniejszej uchwały w sprawie utraty wartości przyrodniczych i krajobrazowych ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody lub w razie konieczności realizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych lub zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego. Pomnik przyrody drzewo dąb szypułkowy jest całkowicie obumarły. Obumarcie drzewa nastąpiło prawdopodobnie w wyniku wielokrotnego rażenia piorunem. Od podstawy pnia do wysokości kilkunastu metrów występują wyraźne pęknięcia pnia oraz występują ślady zwęglenia części podstawy pnia. Dolna część pnia pozbawiona obecnie około 50% kory.
Ze względu na całkowite obumarcie drzewa stanowi ono zagrożenie dla bezpieczeństwa powszechnego oraz utraciło ono wartości przyrodnicze i krajobrazowe. Mając powyższe na uwadze, należy jak najszybciej pozbawić drzewo statusu pomnika przyrody, a następnie uzyskać zgodę na jego usunięcie. Dziękuję. Dziękuję panie wójcie za przedstawienie projektu uchwały. Projekt uchwały rozpatrzyła Komisja Rolnictwa i Spraw Lokalnych. Poproszę o opinię do uchwały. Komisja Rolnictwa i Spraw Lokalnych na posiedzeniu w dniu dzisiejszym 28 grudnia 2020 roku pozytywnie zaopiniowała pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody. Wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 4 radnych. 4 radnych za. Dąbrowski Adam Robert. Konopko Marek, Kopczewski Jan, Śmiarowski Karol. Głosy przeciw i wstrzymujące się brak. Panie wójcie, ja przy okazji zapytam Pościńce, jeżeli zmienimy status tego dębu, to co robimy z materiałem? On jest własnością gminy, rozumiem. I dodam tylko tyle, że w gminie Łomża na przykład jest tworzona lista z OPS-u i to po prostu rozdaje się potrzebującym, a tam ten dąb jest na tyle wielki, że to wystarczyłoby dla jednego gospodarstwa na cały rok. Biorąc to pod uwagę, oczywiście też tak zrobimy. Do tej pory drzewa, które nadawały się, jakby były wycinane i się nadawały, zostały przekazywane Szkole Podstawowej w Drozdowie na Opel, która korzysta jako jedyna z pieca węglowego. A ja proponuję jeszcze, panie wójcie, gdyby ten materiał nadawał się na zrobienie, można przeznaczyć to na, nie wiem, czy on jest do końca suchy, czy jeszcze ciutkę mokry. Nie? Piotr nie pewnie o krzyż walczy. Dobra. Nie, już ja miałem zamysł, ale... Rzeźbiarstwo? Dziękuję. Nie, nie, on chce krzyż. Co chwilę powiedziałem, słuchaj. Nie, bo chodziło mi o ten krzyż, który został zdjęty, a jeszcze nie zamontowany, to mogłoby posłużyć, ale jeżeli on jest już suchy całkowicie, to dobra. Na pewno coś się da wybrać z niego. Czy są jeszcze jakieś pytania? Także wszystko wiemy, gdzie drewno pójdzie, co z niego się zrobi i przechodzimy do głosowania. Proszę o wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Ale nie powiedziałem, nad czym głosujemy. Zarządzam głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody. I teraz proszę o odpowiednie przyciski. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 312/47 /2022 w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody. Przystępujemy do rozpatrzenia projektu i podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Zmiany się nie kończą. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, zmiany dotyczą przesunięcia kwoty 45 500 zł między działami. Głównie chodzi tutaj o zabezpieczenie środków na rozgraniczenia działek, przeglądy mieszkań komunalnych, przeglądy świetlic wiejskich i jeszcze tutaj też zabezpieczenie środków na zapłatę odsetek bankowych. Tutaj w dziale obsługa długu publicznego jest kwota w załączniku numer 2 15 500. W objaśnieniach jest kwota 15 000, jest oczywista pomyłka pisarska, więc tutaj jakby proszę też o uwzględnienie tej zmiany. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani skarbnik za przedstawienie projektu uchwały. Projekt uchwały rozpatrzyły komisje Rady Gminy. Wobec tego proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych o opinię. Komisja Rolnictwa i Spraw Lokalnych na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2022 roku pozytywnie zaopiniowała pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 4 radnych. Głosy za. 4 radnych. Dąbrowski Adam Robert, Konopko Marek, Kopczewski Jan, Śmiarowski Karol.
Głosy przeciw i wstrzymujące się nie było. Dziękuję. Dziękuję. Proszę przewodniczącego Komisji Budżetu i Spraw Społecznych. Komisja Budżetu i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2022 roku pozytywnie zaopiniowała pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Zbiorcze wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 5, głosy za 5 radnych. Haberek, Karolina, Florczyk, Tomasz Pokropowicz, Jarosław Weber, Krzysztof Zduńczyk, Piotr. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Zarządzam głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Proszę o wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Wszyscy? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 313 / 47 / 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy. Zgodnie z porządkiem obrad przystąpimy do rozpatrzenia projektu uchwały i podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy na rok 2023 gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, w których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Proszę Panią Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych o przedstawienie projektu uchwały. Szanowna Rado, program współpracy to dokument. Naczelnik. To dokument programowy określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Przyjmowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi jest zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego. Współpraca gminy Piątnica z organizacjami nie wynika jedynie z obwarowań prawnych i ustawowej konieczności uchwalania rocznego programu współpracy, ale przede wszystkim z dostrzegania korzyści wynikającej z tej współpracy. W organizacjach pozarządowych pracują bowiem pasjonaci zaangażowani w działania na rzecz społeczności lokalnej. Głównym celem programu jest rozwijanie współpracy gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi polegającej na dobrowolnym i aktywnym udziale w realizacji zadań publicznych służących mieszkańcom gminy Piątnica. Realizując program współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorząd gminy Piątnica pragnie zachęcić zarówno dotychczasowych aktywnych przedstawicieli trzeciego sektora, jak również nowe organizacje pozarządowe do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym. Dziękuję. Dziękuję Panu Naczelnikowi za przedstawienie projektu uchwały. Projekt uchwały rozpatrzyła Komisja Budżetu i Spraw Społecznych. Proszę o opinię. Komisja Budżetu i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2022 roku pozytywnie zaopiniowała pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy na 2023 rok gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Zbiorcze wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 5, głos za 5 radnych. Haberek, Karolina, Florczyk, Tomasz Pokropowicz, Jarosław Weber, Krzysztof Zduńczyk, Piotr. Głosów przeciw i wstrzymujących się brak. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania? Zamykam dyskusję. Zarządzam głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy na 2023 rok gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Proszę o wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 314 / 47 / 2022 w sprawie przyjęcia programu współpracy na rok 2023 gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącym działalność pożytku publicznego.
tej chwili przystępujemy do rozpatrzenia projektu uchwały i podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Piątnica. Poproszę pana naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej o przedstawienie projektu uchwały. Panie Wójcie, Szanowna Rado, drodzy zebrani goście. Chciałem przedstawić projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Piątnica. Nieruchomość gruntowa opisana w paragrafie pierwszym niniejszej uchwały to działka nr 76/1 o powierzchni 896 metrów kwadratowych położona w miejscowości Budy Czarnockie. Oczywiście nie cała ta powierzchnia będzie wydzierżawiana, bo tylko około 10 metrów kwadratowych. Stanowi ona własność gminy Piątnica i znajduje się w gminnym zasobie nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość była już oddana w dzierżawę na okres 3 lat. Dotychczasowy dzierżawca nieruchomości zwrócił się z wnioskiem o możliwość korzystania przez kolejne lata z gruntów, które są własnością gminy Piątnica. Wnioskodawca na przedmiotowej części działki o numerze 76/1 o powierzchni 10 metrów kwadratowych w miejscowości Budy Czarnockie ma postawioną tablicę z dwustronną planszą reklamową o powierzchni 16 metrów kwadratowych mocowaną na dwóch słupkach wkopanych w grunt na głębokość 1 metr. Taką formę użytkowania gruntu chce kontynuować przez kolejny okres dzierżawy. Wiadomo, że na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących m.in. zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Uchwała Rady Gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, z których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, co ma miejsce właśnie w tym przypadku. Na podstawie artykułu 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. W związku z powyższym przyjęcie podmiotowej uchwały jest zasadne. Dziękuję panie naczelnikowi za przedstawienie projektu uchwały. Projekt uchwały rozpatrzyła Komisja Rolnictwa i Spraw Lokalnych. Proszę o opinię. Komisja Rolnictwa i Spraw Lokalnych na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2022 roku pozytywnie zaopiniowała pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Piątnica. Wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 4. Głosy za 4 radnych. Konopko Marek, Mroczkowski, Sławomir, Śmiarowski, Karol, Kopczewski, Jan. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Zarządzam głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Piątnica. Proszę o wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy Piątnica jednogłośnie podjęła uchwałę nr 315/47/2022 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Piątnica. W tym punkcie obrad przystępujemy do rozpatrzenia projektu uchwały i podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica na rok 2023. Zgodnie z paragrafem 69 ust. 1 i 2 statutu gminy Komisja Rewizyjna Rady Gminy Piątnica przeprowadza kontrolę na podstawie zatwierdzonego przez Radę rocznego planu kontroli. Niniejszy projekt planu kontroli na 2023 rok został przygotowany przez przewodniczącą Komisji Rewizyjnej i po zaakceptowaniu przez Komisję został przedłożony Radzie do zatwierdzenia na sesji. Rada może dokonać zmian w przedłożonym projekcie planu kontroli.
Otwieram dyskusję nad projektem uchwały i proszę Państwa radnych o zabieranie głosu. To jest wszystko zaakceptowane przez komisję? Zamykam dyskusję nad projektem uchwały. Zarządzam głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica na rok 2023. Proszę o wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 316 łamano na 47 łamano na 2022 w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica na rok 2023. Zgodnie z porządkiem obrad przystępujemy do rozpatrzenia projektu uchwały i podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planów prac stałych Komisji Rady Gminy Piątnica na rok 2023. Projekt tych planów prac komisji ustaliły poszczególne komisje i przedłożyły Radzie za pośrednictwem przewodniczącego Rady zgodnie z artykułem 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragraf 60 ust. 4 statutu gminy. Komisje ustalają plan prac na każdy rok kalendarzowy i przedkładają go Radzie za pośrednictwem przewodniczącego Rady. Rada może nakazać komisjom dokonania w planach prac stosownych zmian stosownie do paragrafu 64 ust. 1 i 2 mniejszego statutu. Komisje mogą przeprowadzić kontrole problemowe działalności wójta i gminnych jednostek organizacyjnych w każdym zakresie swojego działania. Plan kontroli podlega zatwierdzeniu przez Radę. Projekt rocznych planów prac stałych Komisji Rady dostosowany został do planu o sesji Rady Gminy na rok 2023. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały i proszę o zadawanie pytań. Czy są jakieś propozycje? Nie ma. To zarządzam głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów prac stałych Komisji Rady Gminy Piątnica na rok 2023. Proszę o wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Jarek, głosujemy. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 317 łamano na 47 łamano na 2022 w sprawie zatwierdzenia planów prac stałych Komisji Rady Gminy Piątnica na rok 2023. Obecnie przystępujemy do rozpatrzenia projektu uchwały i podjęcia uchwały w sprawie statutu Centrum Usług Samorządowych Piątnicy. Proszę Panią Dyrektor Centrum Usług Samorządowych Piątnicy o przedstawienie projektu uchwały. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, przedłożony projekt uchwały to statut Centrum Usług Samorządowych w nowym brzmieniu, który obejmuje w swej treści dotychczasowe rozszerzenie zakresu działań Centrum Usług Samorządowych, które były wprowadzane indywidualnymi uchwałami. Dodatkowo w związku ze zmianą formy organizacji dowozu uczniów do szkół te zadanie zostało wykreślone z zadań realizowanych przez centrum, a jedynie zostało wpisane w zakresie rozliczania zakupu biletów przez dzieci dojeżdżające do szkół. Dziękuję. Dziękuję Pani Dyrektor za przedstawienie projektu uchwały. Projekt uchwały rozpatrzyła Komisja Budżetu i Spraw Społecznych. Proszę Pana Przewodniczącego o przedstawienie opinii. Komisja Budżetu i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2022 roku pozytywnie zaopiniowała pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie statutu Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy. Zbiorcze wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 5, głosy za, 5 radnych: Heberek, Karolina, Florczyk, Tomasz, Pokropowicz, Jarosław Weber, Krzysztof Zduńczyk, Piotr, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Proszę. Ja mam pytanie do Pani Dyrektor, ponieważ my dzisiaj na komisji podejmowaliśmy tą uchwałę i mam takie pytanie, ponieważ no Pan Wójt tutaj nas zapewniał, tak, że wszystko zostało dograne, że tak powiem,
odnośnie przejścia tych pracowników i że oni są zadowoleni z tego, że przychodzą do innego pracodawcy. A nie chciałabym nieporozumień, że podejmujemy uchwałę bez rozmów z pracownikami, ale wierzę, że pani na pewno rozmawiała i wierzę, że zostało to wszystko dograne i tak jak być powinno zostało załatwione. Szanowni państwo, słowo zadowoleni to może niewłaściwe słowo, bo wiadomo, że zmiana pracodawcy zawsze budzi jakieś wątpliwości i niepewność. Ja mogę tylko powiedzieć, że na pewno ze strony tutaj Centrum Usług Samorządowych wszystkie formalności w zakresie przysługujących pracownikom praw w związku z likwidacją, bo to jest likwidacja stanowisk pracy, na pewno zostaną zapewnione. Z kolei tutaj ze strony pana wójta, nawet panów wójtów, tak, toczyły się rozmowy z firmą Faster w zakresie zapewnienia warunków pracy na dotychczasowych warunkach, tak. Szczególnie tutaj kwestie finansowe były mocno artykułowane, formy nawiązania współpracy czy pracy przez pracowników w firmie Faster. Także tutaj nawet jeszcze 14 grudnia były ostatnie rozmowy w Urzędzie Gminy, więc jakby no mamy zapewnienie ze strony firmy Faster, że te warunki zostaną. Znaczy pracownicy otrzymają umowę o pracę i wynagrodzenie na dotychczasowych warunkach. A mówię, co do słowa zadowolenie, to nie jest właściwe słowo, ale myślę, że to w tych okolicznościach na pewno no, by się nie pojawiło. Chodzi tutaj o to, żeby była kontynuacja pracy, a dla osób chętnych takie zapewnienie ze strony firmy Faster jest, więc myślę, że tutaj będą pracownicy dalej pracować tylko u innego pracodawcy. Zakres czynności, zakres zadań jest analogiczny, więc no myślę, że tylko jest tutaj kwestia zmiany nazwy pracodawcy. Tak? No my jesteśmy jednostką samorządową, czyli taką jednostką państwową, a to jest firma prywatna, ale mogę tylko powiedzieć, że w okresie od września do grudnia kierowcy już byli, że tak powiem, zatrudnieni w firmie Faster. I tutaj ze strony tej firmy akurat zostały dotrzymane wszystkie warunki, które zostały uzgodnione na poziomie pana wójta z tą firmą. Rozumiem, że umowa o pracę na czas nieokreślony. Tego nie umiem odpowiedzieć, bo też tutaj są indywidualne sytuacje każdego pracownika, ponieważ mamy też w tej grupie osób, które odchodzą, osoby powiedzmy w wieku przedemerytalnym, którym nie zależy już nawet na umowach na czas nieokreślony, tylko na dopracowaniu do emerytury. Zresztą tutaj dlatego też dzisiaj podejmujemy tą uchwałę, żebyśmy mogli iść trybem likwidacji stanowisk pracy, co też gdyby nawet pracownicy nie chcieli podejmować zatrudnienia w firmie Faster, daje różne możliwości poprzez też i Urząd Pracy. Ja jeszcze mam pytanie, to tabor, autobusy zostaną też przekazane? Na dzień dzisiejszy są one wynajęte w firmie Faster. Myślę, że wynajmowanie dalej tego taboru będzie pewnie niezasadne i najprawdopodobniej sprzedamy czy wycenimy, rzeczoznawca wyceni wartość tych autobusów i zostaną one sprzedane. To na ten czas umowa wynajęcia, to o dużych kwotach rozmawiamy? Drodzy państwo, 1200 zł bodajże jest netto chyba, tak? 1200 zł netto, chodzi o wynajm. Jeden za sztukę. Plus oczywiście utrzymanie, tak? Czyli przeglądy, koszty eksploatacji, wszystko to jest po stronie firmy. Dobrze. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja tylko jeszcze chcę zapytać, czy pracownicy no wiedzą o wszystkich tych szczegółach, tak? Bo wiem, że w przeszłości bywało tak, że były spotkania, niektórzy nie przyszli, niektórzy nie byli. Czy wszyscy są doinformowani?
Wszystkie rozmowy, które toczyły się, mam nadzieję, że czy pani dyrektor, czy przedstawiciele firmy Faster na tyle wyartykułowali to, o co nam chodzi, że wszyscy pracownicy powinni być usatysfakcjonowani tą informacją. Wiecie państwo, naszym celem jest skomunikowanie całej gminy. O to i państwo walczycie. My też. Wszyscy wiemy o kosztach funkcjonowania transportu drogowego, zwłaszcza w obecnych czasach, i skomunikowania każdej miejscowości na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Nie są to małe koszty. My, biorąc wszystkie rzeczy pod uwagę, dofinansowania, dowozokilometra, wszelkiego rodzaju ulgi, wzięliśmy również to też pod uwagę. Utworzyliśmy 3 nowe trasy. Mam nadzieję, że mieszkańcy będą liczniej niż do tej pory korzystać z tych kursów, bo korzystanie z kursów firmy Faster obniża koszty jakby naszego budżetu. Im więcej osób, kolokwialnie mówiąc, jeździ, tym my mniej płacimy. Chcemy w następnym roku również uwzględnić ewentualne zmiany godzin, jeżeli będzie taka potrzeba. Mamy też na uwadze wnioski, które państwo składacie w imieniu mieszkańców o dodatkowe kursy i to też bierzemy pod uwagę, bo jest taka prośba mieszkańców, żeby wprowadzać dodatkowe kursy, powiedzmy koło godziny 10 i koło godziny 13 powrót. Mówimy tutaj o kursach, które by funkcjonowały do Łomży. To też bierzemy pod uwagę, ale to też wiąże się z tym, że przy najbliższym finansowaniu musimy takie wnioski złożyć, tak, o kolejne kursy czy kolejne godziny. Taki jest nasz cel. Mamy nadzieję, że to, co wydawaliśmy na transport dzieci i młodzieży plus nieduże pieniądze pozwolą nam na utrzymanie wszystkich tych tras, które są obecnie. Mało tego, wiecie państwo dobrze, że jeżeli firma zewnętrzna przejęła dowóz dzieci i młodzieży do szkół, tym samym każdy z państwa na trasach przebiegu tych tras dowożenia dzieci i młodzieży może skorzystać z tego transportu, wykupując oczywiście bilet. Także zachęcamy. Zachęcam państwa wszystkich do korzystania z tych tras, bo mówię, im więcej osób korzysta, tym budżet gminy jest mniej obciążony. To znaczy tak, to czym podyktowane są te zmiany, no to my wszyscy wiemy, tak? Raz, że z komunikowaniem gminy i dwa, ograniczeniem kosztów. Natomiast no nie ukrywajmy, że środowisko naszej gminy jest bardzo małe i wszyscy tu się ze wszystkimi znają, przynajmniej no tu w obrębie wszystkich jednostek podległych urzędowi gminy. No ja też bardzo mi zależy na tym, żeby ci pracownicy, których stanowiska są likwidowane, no byli w jakiś sposób zadowoleni, no tak jak pani dyrektor tu wspomniała, zadowoleni to może chodzi bardziej o takie poczucie no, bezpieczeństwa, żeby po prostu tak wiedzieli, że mają zapewnione to co mają, tak? Tak. Wynagrodzenie się nie zmienia. Jeżeli mogę odpowiedzieć tak dosyć krótko, nie pozwolilibyśmy sobie na to, żeby likwidacja tych miejsc pracy związała się z tym, że pracownicy będą zarabiali mniej bądź ich warunki zarobkowe się pomniejszą, tak? Negocjacje, które zostały prowadzone z firmą Faster, a mam nadzieję, że dyrektor firmy Faster, o czym wielokrotnie się już przekazałem, jest osobą, która dotrzymuje słowa. Warunki, które żeśmy ustalili płacowe, myślę, że są zadowalające dla kierowców i opiekunów w tych transportach. Oczywiście z możliwością dorobienia sobie
w weekendy, czy, ale to już mówię, nie chciałbym wchodzić tutaj w umowę pomiędzy firmą Faster a pracownikami. Także to, co pani dyrektor powiedziała i to, co pan radny mówi, zawsze zmiana pracy wiąże się z pewną niepewnością i pewną obawą, ale zapewnienia pana dyrektora świadczą o tym, że warunki pracy i płacy są korzystne. Że, tak, tylko że jaki my będziemy mieli realny wpływ na te warunki, kiedy no, ci pracownicy od nas odejdą, tak? Czy te negocjacje będą utrzymane? Czy... Panie radny, chciałem powiedzieć krótko. To, co wpływ, jaki myśmy mieli dotychczas i to, co pan wójt w tej chwili wspomniał, my oczywiście braliśmy bardzo poważnie czynnik ludzki. I ten czynnik ludzki w pełnym tego słowa znaczeniu dotyczący pasażerów, którzy korzystają, jak również pracowników, którzy świadczą usługę. Reszta należy to, co pan wójt wspomniał, jeśli chodzi o wynegocjowane warunki pracy i płacy, były po naszej stronie i my na to wpływ mieliśmy. Natomiast jaki będzie wpływ dalej, no to niestety, no już tu nasza rola się kończy. No ja nie mogę dyktować, wejść tak jakbym wszedł do pana do szkoły i powiedział, panie dyrektorze, pan Iksiński, tak, ma pracować tyle i tyle godzin, ma tyle i tyle zarabiać. No przecież no, dyrektor by mnie wyśmiał, tak? Znaczy nie, no u nas to wiadomo, że w szkole to reguluje to wszystko karta nauczyciela, tudzież no inne przepisy prawa, natomiast tutaj jest to sektor prywatny. Proszę państwa, nie wchodzimy w buty przedsiębiorcy, tak? My prosiliśmy, my wynegocjowaliśmy pewne warunki tej pracy i płacy, natomiast co będzie dalej się działo? Krótko odpowiedział właściciel i dyrektorzy. Pracownicy mają możliwość pracy, jeśli chcą, będą pracowali. Jeszcze jeżeli mogę, koledze Piotrowi chciałbym jeszcze dodać, czy sektor prywatny, czy państwowy, prawo pracy obowiązuje wszędzie, więc nie można się martwić do przodu. Prawo jest jedno i tak samo obowiązuje w prywatnej firmie. Dziękuję. Pytanie było tylko jedno. Czy będzie to umowa kodeksowa, czy umowa śmieciowa? A więc życzyliśmy sobie umowy kodeksowej. Natomiast według jakich zapisów tego kodeksu my na to wpływu nie mamy? Zrozumcie nas państwo. Pomimo tego, że ja pracuję akurat na karcie nauczyciela, ja zdaję sobie z tego sprawę, że kodeks pracy obowiązuje w każdym zakładzie pracy. Czy to jest sektor prywatny, czy to jest, no, nie wiem, jakaś jednostka budżetowa. Natomiast chodzi mi o to wynagrodzenie. No, w momencie, kiedy jest podpisana umowa pomiędzy prywatnym przedsiębiorcą a pracownikiem, ta umowa może być na rok podpisana, a później po roku pracodawca może powiedzieć, że no to od dzisiaj zatrudniamy was na najniższej krajowej, więc albo decydujemy się dalej pracować, albo... Panie radny, takie jest życie. Jedziemy dalej. Ja tylko chciałam jeszcze, żeby państwu wyjaśnić sytuację. Ten stan, który mamy, będzie do 31 stycznia, czyli panie opiekunki są jeszcze w Centrum Usług Samorządowych do 31 stycznia, tak samo panowie kierowcy, oni są w tym momencie na urlopach bezpłatnych. I na przykładzie kierowców, w momencie, kiedy pan wójt prowadził negocjacje z firmą Faster w zakresie ich zatrudnienia na ten okres próbny, powiedzmy od września do końca grudnia, udało się panu wójtowi wynegocjować, że kierowcy otrzymali wynagrodzenie, które było średnią z ujęciem wszystkich składników wynagrodzenia z roku poprzedzającego, czyli w to wchodziły trzynastki, nagrody. Także no nie ukrywam, że te kwoty były to dosyć można duże. Można wiedzieć średnio to kwotę bez podawania nazwisk? Nie pamiętam, ale na pewno zadowalająca była ta kwota. Dodatkowo, jak teraz dyskutowaliśmy 14 grudnia na temat wynagrodzeń pań opiekunek, to też sygnalizowaliśmy firmie Faster, że opieramy się już na kwotach z przyjęciem zwiększonych kwot wynagrodzenia minimalnego, które nie wiem, czy państwo wiedzą, od stycznia się zwiększa, a potem następuje kolejna zmiana
od 1 lipca, więc to wszystko było firmie Faster przekazywane. Co do form zatrudnienia, tutaj trwały też rozmowy jakby indywidualnie w zakresie każdego pracownika, tak? No bo tak jak powiedziałam, sytuacja jest różna każdej z tych osób i myślę, że no dojdziemy do jakiegoś porozumienia, że każda ze stron powinna być zadowolona. Dobrze. Jeszcze tu pan radny Konopko z dzielnicy. Myślę, że ważną sprawą jest tabór. Czy my się go pozbędziemy, w jaki sposób, że wójt stwierdzi, że to będzie opłacalne i sprzedamy te autobusy, czy nie wiem, na jakiej zasadzie, czy musimy uchwałę to podjąć? Ja wiem tylko tyle, że pozbyć się to jest szybko, nie? Tylko... No ja tylko to powiem, co usłyszeliśmy na komisji. Pan wójt w styczniu powiedział, że jak będzie miał wszystkie dane zebrane, przedstawi nam opłacalność tej organizacji. Dokładnie tak. Pewien okres rozliczeniowy minie z informacji nawet uzyskanych od państwa. Wiem, że coraz większa liczba mieszkańców korzysta z tego transportu i z tych wszystkich linii, które zostały wprowadzone i to bardzo cieszy. Nie pamiętam, w jakim wieku są nasze autobusy, ale to nie są autobusy nowe. Wiecie państwo dobrze, że zrobiły one przez ten okres naprawdę ogromną liczbę kilometrów po różnego typu drogach. I super nowych drogach, ale i po dziurach. Koszt utrzymania, bo tutaj trzeba wziąć pod uwagę ciągłe serwisowanie, wymiana opon, bo to jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Także wliczając te wszystkie koszty utrzymania, trzeba po prostu to dobrze przeliczyć i zastanowić się nad tym, czy trzymać te autobusy, czy po prostu sprzedać. Proszę. Wszystko to są negocjacje związane z firmą Faster. Na pewno będą, jeżeli będzie taka możliwość, a wiem z tego co wiem, prowadzimy rozmowy na temat powiedzmy ilości kilometrów wolnych dla gminy bądź preferencyjnych cen wozokilometr. Dobrze. Chciałem tu dopowiedzieć, że wszystkie zajęcia, nazwijmy to regularne, czyli SKS-y, wyjazdy na zawody sportowe, wyjazdy na basen są zabezpieczone i to są regularne. Natomiast nieregularne to są te, które przykładowo pani dyrektor GOKU będzie chciała jechać z młodzieżą, to jak najbardziej jest w porozumieniu z wójtem. To już wójt będzie później rozliczał pomiędzy Fasterem a wójtem. To występuje pani do wójta w tej sprawie, oczywiście porozumiejąc się z kierownikiem, czy jest taka możliwość w tych i w tych godzinach tego i tego dnia, żeby to można było przewieźć. I to jest wszystko odnotowywane przez pana kierownika. Dobrze, natomiast... przechodzimy do konkretnych zmian. Czy, no już chyba nie będzie więcej pytań. Zamykam dyskusję, zarządzam głosowanie projektem uchwały w sprawie statutu Centrum Usług Samorządowych Piątnicy. Proszę o wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Czy jeszcze ja mogę? Już po głosowaniu. Ja wiem, dlatego chciałam... To ja dokończę regułkę i... Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 318/47/2022 w sprawie statutu Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy. Proszę. Ja chciałam korzystać z okazji i podziękować bardzo swoim pracownikom, którzy przez wiele lat
z wielkim zaangażowaniem i zapałem i poświęceniem nawet czasami wolnego czasu starali się w bezpieczny i czasowy sposób dowieźć uczniów do szkół i na zajęcia te podstawowe, jak również na te dodatkowe. Dziękuję. W tym punkcie przedstawię Państwu pisma, które wpłynęły do Rady Gminy Piątnica. Mam tutaj dwa pisma. Do wiadomości pan Piotr Zduńczyk i na drugim też pan Piotr Zduńczyk. Z 13 grudnia w odpowiedzi na zgłoszone przez pana radnego Piotra Zduńczyka podczas posiedzenia sesji Rady Gminy Piętnica, odbyłem 29 listopada, wnioski poniżej informuję o podjętych działaniach. W sprawie wniosku dotyczącego zwrócenia się do zarządcy dróg powiatowych o posypywanie dróg na terenie gminy Piątnica informuję, że zostały one przekazane do zarządcy dróg, których jest Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży. Celem jego realizacji w sprawie wniosku dotyczącego niedziałającego oświetlenia ulicznego na całym odcinku ulicy 33 Pułku Piechoty informuję, że usterka została już usunięta w ramach bieżącego utrzymania systemów oświetleniowych ulicznego na terenie gminy. Z upoważnienia wójta pan Michał Pstrągowski. I drugie pismo z 14 grudnia do Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w nawiązaniu do zgłoszonych w dniu 29 listopada 2022 podczas sesji Rady Gminy Piętnica przez radnego Rady Gminy Piętnica Piotra Zduńczyka dotyczącego przesypywania dróg powiatowych na terenie gminy Piętnica. Wójt gminy Piętnica zwraca się z prośbą o podjęcie odpowiednich działań zmierzających do pozytywnego załatwienia mniejszego wniosku. Dodatkowo chciałbym nadmienić, iż w pełni przychylałem się do zgłoszonego wniosku i popieram starania przedstawiciela społeczności lokalnej w jego dążeniach do poprawy bezpieczeństwa ruchu na wskazanych drogach. Po zapoznaniu się z powyższym wnioskiem o sposobie jego załatwienia lub zajętym stanowiskiem proszę poinformować o wniosku zgłoszonego wniosek oraz Radę Gminy Piątnica z upoważnienia wójta pan Michał Pstrągowski. Także sypio. Panie radny, chyba się poprawiło, jest sucho na drogach. Ostatni punkt. Proponuję zaczekać jeszcze ze dwa tygodnie albo z tydzień, jak ze Stanów Zjednoczonych przyjdzie do nas ta śnieżyca, to wolne wtedy porozmawiamy. Wolne wnioski, informacje. Dobrze. Proszę o zadawanie pytań. Macie jakieś problemy? Panie wójcie, póki jeszcze właśnie do tej pogody się odniosę jeszcze raz, póki jeszcze jest ciepło, jest na plusie, czy można by było troszkę połatać dziur? Dzisiaj jadąc na sesję akurat ulicą Cmentarną, to żeśmy tam zauważyli, że no trochę jest tam, no trochę, że tak powiem, jest nierówności. No i ogólnie, nie? Te wszystkie drogi, mówię o Piątnicy. Staramy się na bieżąco wysyłać ekipę do tego, żeby poprawiać te warunki tam, gdzie to się wydarzyło, ale też prosimy również Państwa o zgłoszenia. No nie jesteśmy w stanie na terenie całej gminy zauważyć jakichś pęknięć czy dziur, które w wyniku zimy się pojawiły, czy jesieni. Jeżeli będzie taka możliwość, oczywiście pojawimy się i postaramy się przynajmniej w takim mniejszym stopniu to połatać. Panie radny. Dziękuję. Jesteśmy w okresie zimowym. Ja rozumiem. Droga, ulica Cmentarna jest położona z masy bitumicznej. W okresie zimowym nie robimy łatań masą bitumiczną. Panie wójcie, zaznaczyłem, dlatego że jest teraz pogoda na plusie, nawet w nocy. Będziemy starali się to zrobić. W ramach czy są możliwości. Jeszcze jakieś pytania? Panie wójcie, myślę, że czas. Proszę Państwa, z okazji nadchodzącego nowego roku 2023.
Oczywiście. Życzę Państwu zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności, spełnienia wszystkich życzeń na nadchodzący roku 2023. Panie Wójcie. Także Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pracownicy Urzędu Gminy, Państwo Sołtysi, mieszkańcy, wszyscy ci, którzy nas teraz oglądają, a jeżeli nie oglądają, to bardzo proszę o przekazanie Państwa Radnych mieszkańcom. Ja chciałbym w tym trudnym czasie, myślę dla nas tutaj wszystkich, dla jednostek samorządu terytorialnego, dla mieszkańców naszego kraju życzyć przede wszystkim w nadchodzącym roku pokoju, żeby nic nie wydarzyło się takiego, co zaburzyłoby nasze normalne funkcjonowanie. Życzę Wam jeszcze raz pokoju, życzę Państwu spokoju, życzę Państwu przede wszystkim również zdrowia, bo to jest chyba rzecz najważniejsza, jest to zawsze kolokwialne stwierdzenie przy składaniu życzeń, ale bez tego zdrowia naprawdę nie damy rady normalnie funkcjonować. Życzę nam wszystkim pogody ducha, życzę, żebyście Państwo na swojej drodze spotkali tylko i wyłącznie samych życzliwych, uśmiechniętych i wspaniałych ludzi, bo wtedy można budować różnego rodzaju porozumienia i można zdziałać cuda. Nam wszystkim, naszej jednostce samorządu terytorialnego życzę tego, żebyśmy rozwijali się jak najlepiej z Państwa pomocą, żebyśmy pozyskiwali środki na rozbudowę nie tylko infrastruktury drogowej, ale na wszystkie aspekty społeczne, kulturalne, sportowe, drogowe również i żeby nasza gmina rozwijała się jak najlepiej. Jeszcze raz z całego serca od nas wszystkich, od pracowników Urzędu Gminy, wszystkiego co najlepsze w nadchodzącym 2023 roku. Proszę Państwa, ze względu na wyczerpanie porządku obrad dziękuję wszystkim za udział w sesji. Zamykam obrady 47. sesji Rady Gminy Piątnica. Spotykamy się.